Jestem dobry. Przez 6 minut mówiłem do pustego ekranu, bo nie włączyłem transmisji na YouTube. Włączyłem wszystko, tylko nie włączyłem transmisji na YouTube. Już przeleciałem pierwszy filmik i skuwałem się. Jak napisaliście mi, że daj w końcu tego live'a, Patrz, że ten przycisk włącz transmisję nie jest włączony. <grystanie> witajcie wszyscy. <grystanie> Re rewelacja. A byłem na czas, nie jak Roman. <grystanie> Także super. Eee, witajcie wszyscy, witam na drugiej stronie Medalu, z tej strony Paweł. Kłaniam się, dziękuję wam za waszą obecność. Eee, mam nadzieję, że wszystko słychać. Eee, mam nadzieję, że... Ekran startowy też odpalił, że była ta muzyczka, wszystko jest jak jest, także mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i przechodzimy sobie do konkretów. Na samym początku e, ten stream jest wyłączony z reklam, tu nie będzie żadnych reklam, niczego takiego, ale postanowiłem włączyć jakieś donacje. Jest to kilka godzin pracy, kilka godzin przygotowanych materi materiałów, a już ktoś mnie docenił, za co chciałbym serdecznie podziękować i... Greg, 100 złotych. Dziękuję ci, Paweł, za twoją ciężką pracę w podnoszeniu świadomości wśród mężczyzn. Twoja praca, analizy, programy i wszystko, co publikujesz, jest bardzo pomocne i potrzebne. Keep it up! Grajk, bardzo dziękuję za dotację. Na pewno pójdzie to na front walki z feminizmem. 100% Jak się zaangażuję w 100% Lecimy z tematem. Na samym początku. Będziemy mieć sekcję, w której omówię temat, o który wam zapowiadałem. Będzie to akceleracjonizm. Roman Warszawski, jak to zobaczy, to dostanie spazmów, jestem w 100% pewien, od razu, bo my się w niektórych rzeczach nie zgadzamy. Żeby nie było, że redpilowcy sobie, wiecie, zarączkę chodzą razem i tak dalej, bo mamy różne koncepcje, różne pomysły na różne rzeczy. I pierwszą rzeczą, jaką mówimy, to jest właśnie akceleracjonizm, czyli speedrunning kolapsu, oraz y potem zrobimy sobie sekcję z pytaniami. Bo też pewnie macie milion różnych rzeczy na zapytanie. A do zapytania i zaczynamy. To tak. Słowem wstępu muszę Wam przypomnieć ostatni filmik z Wojny Idei. Pokazałem Wam i trzeba jakoś tą społeczność uzupełnić. Imigracja jest tutaj konieczna. Szymon ma rację. Nie ma żadnej innej alternatywy, żeby System argentyński nie powtórzył się w Polsce, bo tak właśnie funkcjonuje ZUS. Mam nadzieję, że będzie to wszystko ok, że, że nic nie ścinam, Może komuś tam tylko. W najgorszym wypadku będziemy mieć 11 milionów ludzi mniej. ZUS nie wytrzyma do 2060. I to nie są problemy, z którymi my nie będziemy się borykać. My do tego czasu dożyjemy. To jest raptem za 40 lat. Będziemy jeszcze to widzieć, a jak nie, my, to nasze dzieci. I i jakie alternatywy są? Natural BODY -E 11 10 zł. Po prostu dzięki. Ja również bardzo dziękuję na to, Robot Builder. Nie mamy żadnych innych opcji ani rozwiązań na to, żeby się przeciwstawić temu, co będzie się dziać za chwilę w Polsce. Chyba. Chyba, że jest jedno rozwiązanie. Bardzo dziwne. A wręcz bardzo nihilistyczne. W poprzednim filmie, na sam koniec, dałem garosza Przypomnę wam tutaj mniej więcej jak to wyglądało. Mówili, że muszę odpowiedzieć za moje zwrotnie. Odpakutować za moje krzechy. każdy wy. Dziękuję za 200 Koron. Mam na... Pan chyba to są korony. Dziękuję bardzo. Nie będę służyć nikomu! Nie tobie! Nie politykom! I nie tym chodzkim feministom! Za... No. 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 Witam oraz pozdrawiam autora kanału oraz wszystkich zgromadzonych. Robisz świetną Hello, robotę tymi filmami nie zwalniaj tempa. A my panowie nie dajmy się ATV i CTOR i AM. Dobra, przerwałem w moim elemencie jeszcze raz. Ja te powiadomienia troszeczkę skrócę za chwilę. Mam ja sam razem, żeby nie wyskakiwało tak mocno, albo opóźnimy. Garosz był liderem hordy. To jest fantastyczny świat, absolutnie wymyślony, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością, ale może jednak. Może istnieje coś takiego jak libidalność. Może wartość niektórych rzeczy nie mają prawdziwej wartości, ale umawiamy się, że mają. Na przykład pieniądz, papierowy pieniądz. Realnie jest to kawałek papieru. Dolfro, Dolfro dziękuję 6 bardzo. 6 66 groszy. Pozdro. Dziękuję, dziękuję bardzo za dotację. Jeszcze yy, Tomi, yy, bardzo dziękuję za pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Ad Wiktorem. Wracając do tematu. Garosz zrobiłby wszystko, żeby nie pozwolić jego narodowi, jego plemieniu umrzeć. Nawet cofnął się w czasie. Wyruchał praktycznie wszystkich. Jest liderem, który nie cofa się przed niczym. Nie boi się niczego. Nie boi się użyć siły i przemocy, żeby osiągnąć swoich celów. Wiele osób powoznawało go w historii World of Warcraft za najlepszego lidera. I to jest trzecia droga. Trzecia droga, która doprowadza do anihilacji. Akceleruje przemiany. Doprowadza do przyspieszenia pewnych przemian. Śmialiśmy się ostatnio na kanale, że może dla jaj zagłosuje na lewicę, żeby to wszystko padło szybciej, żeby to wszystko się rozwaliło. Realnie w tym momencie w naszym państwie i generalnie na całym świecie, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski. Zobaczcie sobie. Włochy, trzy miesiące. Włochy umierają. Najmniej. Hiszpania, kolejny wspaniały lewicowy kraj. Puste miasta. W Hiszpanii w jednej wiosce 84% kobiet zgłosiło, że ich mężczyźni napastowali je seksualnie. Rozumiecie? Połowa miasta była bita, gwałcona i prześladowana po wprowadzeniu ustawy mieszkanie za pomówieniem. Dalej, bo to nie tylko się dzieje w Hiszpanii, we Włoszech. Mamy cały kryzys na całej Europie. Za chwilę w Europie będziemy mieć 55% ludzi po, 30, po 50 latach. Będziemy ich utrzymywać. To nie są osoby nadające się do pracy. W USA jest tak samo. Job, masz, masz absolutnie rację. 5 zł. Bez szydery, ale Twój progres z magazyniera z UK to poważnego gościa jest niesamowity. Szczególnie, że progres odnotowany już jako dorosły chłop. PO30SC chyba już w UK byłeś. Gratki i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Nie wstydzę się swojej przeszłości. Tak, składałem kaski na linii produkcyjnej w Anglii. Zajmowałem się produkcją sprzętu bezpieczeństwa przez wiele lat. Rafał Wodarczyk, dziękuję za 50 euro. Stary przegiełaś Mi nie wyskakuje to powiadomienie na razie na ekranie, ale naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny. Ale do meritum. Krystian Glasgow. 100 zł. Za dobra robot Pablo. Pozdro i do zobaczenia kiedyś. Jesteście szaleni. Jestem... Dziękuję Krystian. Za chwilę nie będziemy mieć młodych ludzi, żeby poradzić sobie z, z demografią w naszym kraju. I generalnie na całym świecie. Ale... Czy nas, czy nas obchodzi cały świat? Czy my jesteśmy jakimiś męczennikami? Czy nas obchodzi zbawienie Włoch, Grecji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych? Nie. Eee... Ffff... Jak się wkurwiałem, sorry, ale widzowie mnie doceniają i ja bardzo im dziękuję. Za chwilę nie poradzimy sobie z większością problemów, jakie mamy wśród młodych ludzi i wśród starych ludzi. W Polsce w tym momencie brakuje około 1 milion młodych kobiet. Do 49 roku życia mężczyźni nie, nie mają miliona kobiet, a na Podlasiu jest najgorzej. Tam jest generalnie tragedia. Do czego to wszystko, wszystko prowadzi? Do absolutnej liberalizacji. To jest słowo, które jest rakiem XXI wieku. Zadałem Wam na samym początku. Robson, dziękuję bardzo za 10 dolców. Pozdrawiam to również. O, no, York, cudownie. Eee, do czego to prowadzi? Do absolutnej liberalizacji. To, to słowo to jest rak dzisiejszych czasów. Mo Liberalizacja jest czymś złym, ale można użyć czegoś zupełnie innego, czegoś lepszego. Teraz jeszcze zwróćmy sobie uwagę, jak wzrasta populacja muzułman na całym świecie. A w szczególności w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy od tego. To jest bardzo wtpliwy tekst, że populacja muzułman wzrosła o 44% w ciągu ostatniej dekady. 44% to nie jest to, że w danym państwie 44% społeczeństwa to są muzułmanie. Ale jeżeli w ciągu 10 lat. Z 4%, o 44% wzrosło, to mamy już ich prawie 6%. Jeżeli w takim tempie będą rosły demografie krajów muzułmańskich, a one też są wygaszane stopniowo, bo dochodzi właśnie do liberalizacji i. Trolnie Pospolite, dziękuję Ci bardzo. Eee, również pozdrawiam, bardzo dziękuję. Jeżeli dochodzi do liberalizacji w krajach muzułmańskich, to również spada dzietność i widać to od razu. Wszystkie pokolenia muzułmańskie, Jakie są w cywilizowanych Dzień. krajach? Dziękuję bardzo, Tomas. 5 e, złotych. Dzięki. też sobie troszkę to zciszę, żeby mógł dalej mówić. E, wszystkie kraje muzułmańskie, które nadal funkcjonują w patriarchalnym systemie, rozmnażają się cały czas w miarę w, norma w normalnych przyrostach. I, I jest to powiedzenie, że kto ma dzieci, ten ma władzę na świecie. E, Bodaj, że to nawet Kaddafi powiedział, że muzułmanie nie zawładną światem przez miecz, tylko przez dzieci dzięki za kwerty. W tym momencie w ciągu 10 lat społeczność muzułmańska zwiększyła się o 44% od 4% całej po populacji do 6% populacji. Jeżeli zwiększy się o następne 44%, będzie już 10% w kraju w ciągu 10 lat. Do 2060 mają bardzo duży czas i bardzo duże pole do popisu, żeby coś z tym zrobić. Teraz tak. Dziękuję Dolfro za super naklejkę. Co możemy z tym zrobić? My jako mężczyźni na kobiety niestety nie możemy liczyć, jakkolwiek chamsko i brutalnie to zabrzmi i patriarchalnie, to do nas należy wzięcie lajców za ten świat. Co mamy zrobić? Weźmiemy się za gwałcenie kobiet? Masowo zwiększymy populację Polski przez brutalność i przestępstwo? Nie, nie ma takiej opcji. To coś takiego w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nikt za to nie, za to nie będzie chciał iść, siedzieć ani beknąć, żeby poświęcać swoje życie, swój dobrobyt i swoją przyszłość. A laska usunie, bo z gwałtu. Zupełnie nie ma to żadnego sensu. Jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie, ale ono jest do przełknięcia na gorzko. I nikt nie powiedział, że rzeczy, o których ja mówię, są łatwe i proste do zrozumienia. Red Pill generalnie sam w sobie nie jest prosty i jest brutalny. Jeżeli ktoś się z tego wybudził nagle, e, jeżeli ktoś zrozumiał, że świat funkcjonuje w ten sposób, a przeważnie są to mężczyźni, którzy doszli do tego po jakichś rozwodach, po zdradach, po tym, jak pozaciągali kredyty na wspólne mieszkania, i nagle obudzili się, że jednak księżniczki nie są takie wspaniałe, cudowne, nie są aniołkami, eee, i można się zdziwić, jak ten świat funkcjonuje. Dlatego, to, co dzisiaj powiem, jest w kurwy brutalne. Bo będzie. Istnieje coś takiego jak akceleracjonizm. Czym jest w ogóle akceleracjonizm? W skrócie będziemy na to mówić kolaps Speedrun. Czy, w, jeżeli wiecie, czym jest speedrunning w grach, chodzi o to, żeby znaleźć jak najkrótszą trasę do przebycia z punktu A do punktu B w celu zaliczenia jakiegoś tam etapu gry i ukończenie jej w jak najszybszym świecie, na jak najszybszym czasie, żeby zdobyć rekord świata. I teraz, po cholerę. Po cholerę się starać. Po cholerę próbować, skoro w najlepszym scenariuszu zakładając wszystkie poprawy, reformy, inwestycje w służby zdrowia. Poprawy w kwestiach przedszkół, żłobków, pchanie pieniędzy w kobiety, liberalizmu, równości w najlepszym scenariuszu i tak będzie nas o 2 miliony mniej. Kobiety nie chcą rodzić dzieci. Nie będą chciały. Mówiłem o tym w materiale dlaczego tych dzieci nie ma, gdzie są te dzieci? I po prostu w stopień edukacji kobiet oraz to, że dostały możliwość realizowania swoich marzeń, jak każdy człowiek, naturalnie popchną je do tego etapu, że nie chcą mieć dzieci. Nie interesuje ich to. Nie mają zamiaru siedzieć w pieluchach, nie mają zamiaru tracić swojego kapitału, swojego potencjału na rynku, swojej kariery, swoich yy, możliwości na Instagramie, TikToku i gdziekolwiek, obojętnie jak hamsko to brzmi. Nie będą tego robić. Daliśmy kobietom social media. Nam dano port huba. i rozwiązaliśmy swoje problemy w bardzo szybki sposób. Co trzeba zrobić, żeby to naprawić? Przyspieszyć to: pchnąć świat do przodu, nacisnąć na pedał gazu do samej dechy. Po co się spierać? Po co z tym walczyć, skoro można przekonać ludzi do rewolucji technologicznej? I tak, jak jest napisane na podstawie władców światła książki z bodajże 1967 roku pchnąć ten świat do przodu do maksa, rozpędzić go do czerwoności i wprowadzić technokratyczne rządy no, oparte na absolutnie korporacyjnych, biurokracyjnych rządach. Bo jeżeli pchniemy świat do przodu i technologię, to rozwinie się sztuczna inteligencja. Jesteśmy o krok od skoku kwantowego. Rozwinie się sztuczna inteligencja w trybie ekspresowym już teraz są pierwsze aplikacje, które mają symulować dla mężczyzn dziewczynę internetową. Za chwilę będą sztuczne macice, sztuczne pochwy elektroniczne, e, łona, łożyska, wyprodukujemy sobie dzieci. Zrobimy to za 100 lat. Po co przedłużać tą agonię, w której aktualnie Europa trwa? Moim zdaniem to rozwiązanie. Jest najlepsze. Dlaczego? Bo boją się go socjaliści, bo boją się go komuniści i podświadomie feministki nie wiedzą o tym, one nie rozumieją za dużo, ale będą się go bać. Dlaczego? Bo kapitalizm jest najgorszym wrogiem socjalizmu. Kapitalizm jest największą formą opresji nad człowiekiem, bo jest formą ekonomiczną. Kobiety non stop rzucają hasłem na temat przemocy ekonomicznej. Kapitalizm jest tą przemocą. Dlatego, tak jak powiedziałem, kiedy Rollo Tomasi wrzucił swojego tweeta, że najszybszą drogą dostanie się mężczyznom o wysokiej wartości jest wazektomia, ja wiem, ja wiem, za chwilę się rzucił się na mnie, ale posłuchajcie. To miał rację. Bo to jest najszybsza droga. To jest właśnie akceleracjonizm. Odciąć się, wyjść z tego toru, w biegu szczurów, tego wyścigu, stanąć na boku, zarabiać dla siebie, bogacić się, kształcić, edukować, stawać się majętnym, pozwalać sobie na wszelkie wygody, stać się egoistycznym, elitarystycznym, narcystycznym i solipsystycznym. Czy ja mówię o kobietach? Nie. Ja mówię o was panowie. My musimy się tacy właśnie stać. Patrzeć na swój własny czubek nosa. Jak zrobić totalny kapitalizm? Pchać technologię. Pchać równość. Pchać do oporu. Do maksa. Wszystkie najbardziej odklejone wizje. Pieniądz zawsze będzie rządzić światem. I ostatnio, jak no, Schulz, Web, cholera, zapomniałem przewodniczący Komisji Unii, Europe Unii Europejskiej w tym momencie. Klaus, o! Klaus trzy lata temu powiedział o wielkim resecie. Ludzie się tego boją. Bo powiedział, że nie będziecie mieć, nie mieć nic i, nie, i będziecie szczęśliwi. Łukasz, dziękuję za super czata z 25 zł. Powiedział, że nie będziecie mieć nic i będziecie szczęśliwi. I miał rację. W jednej książce, zaraz wam przytoczę o co chodzi, jest bardzo fajna, yy, bardzo fajny przykład. Kapitalizm, nawet w najbardziej opresyjnym systemie, tworzy jednostki uciskane, które są szczęśliwe. Bo jeżeli taki ziutek będzie mieć swojego VR headseta, gdzie będzie mógł sobie oglądać na swoim elektroport chubielaski, zamówić sobie z glową pizzę, to on więcej z życia nie będzie potrzebować. I to mu wystarczy. Baseline totalny. Absolutny, to mu wystarczy. I to są właśnie rządy technokratyczne. Jan Kowalski, e, zrobiłem. Zrobiłem i nie mam zamiaru mieć dzieci. Jak coś mówię, to jest, takie, to jest takie zasada, że practice what you preach. Jak coś mówisz, to idź za tym. Dalej. Są dwie opcje w tym scenariuszu. Jest albo wiara w technokapitalistyczną utopię i to może być Dobrym rozwiązaniem dla niektórych osób, które wierzą w to, że będzie lepiej, że, że może będzie to utopia, jest druga opcja, po prostu nie mamy żadnych alternatyw. Możemy przyciągać to cierpienie albo przyspieszyć się. Co ciekawe, pierwszym człowiekiem, który w akceleracjonizmie był uznawany za taki staple, za taki główny przykład, był prezydent Trump. Akceleracjoniści uznali Trumpa za pierwszą osobę, która reprezentowała ich ruch. I realnie był to jeden z pierwszych biznesmenów. Chyba pierwszy biznesmen, milioner albo multimilioner, albo multimiliarder na stanowisko prezydenta. Dlaczego nie rządzi? Możemy się domyślać, tu są teorie spiskowe, możemy porozmawiać o tym za chwilę. Ale to był człowiek, który miał pieniądze i rządził do absolutnego kapitalizmu. I tak mogłoby to się właśnie skończyć. Zaraz pogadamy sobie o moich prywatnych rzeczach i tak dalej. Jednym z kluczowych dzieł w akcelersjonizmie jest antyedyp. W tym autorzy zarzucali lewicy, że musi zaakceptować, że kapitalizm może zniewalać i wyzwalać, bo może. Kapitalizm, czyli opresja finansowa, ekonomiczna, usłyszycie to jeszcze nie raz w swoich życiach, może wyzwalać was, jeżeli macie odpowiednie pieniądze na to, żeby sobie pozwolić na adwokata, albo na zrobienie testów na ojcostwo, albo zniewalać. Ona będzie zniewolona, bo tu będziesz zarabiać więcej. Zamiast walczyć z kapitalizmem na każdym kroku, to lewica będzie musiała go zaakceptować, prędzej czy później. Mówię, kapitalizm to jest najgorsze zło wszystkich anarchistów, wszystkich lewaków, wszystkich skłotersów. Oni z tym walczą jak tylko mo mo można, bo pieniądz jest opresją nie, Bill Marx nie był pierwszym, pierwszym akceleracjonistą teoretycznym bo miał zupełnie inne koncepcje jemu zależało na społeczeństwie w akceleracjonizmie w kapitalizmie totalnym społeczeństwo jest społeczeństwo jest rolą którą musi pełnić, nie jest ważne to nawet za chwilę powiem wam coś więcej na ten temat jak już powiedziałem, antyedyp jest jednym z kluczowych dzieł. W antyedypie twórcy zarzucali lewicy, że lewica w ogóle nie rozumie kapitalizmu i albo go zaakceptuje, albo może z nim bezskutecznie walczyć. Taka jest przyszłość, nie ma innej opcji. Był jeszcze jeden twórca, nazywał się Leutert, jest autorem ekonomii libidalnej. Tu już powiedziałem, libidalność oznacza, że jest jakaś wartość przedmiotu, który w przedmiot sam w sobie nie ma żadnej wartości. Powiedzmy na przykład pieniądz papierowy, to jest 50 złotych, Wierzysz, że możesz za to nabyć coś, ale realnie jest to kawałek papieru z nadrukiem. Wierzysz w jego wartość. Wierzysz też w libidalność swoich pieniędzy na koncie, że one tam gdzieś są. One fizycznie tam nie istnieją na przykład, ale wierzysz w to, że one mają e, swoją wartość i możesz coś za nie nabyć. Jeżeli upadnie twój bank, nagle libidalność przestaje mieć znaczenie. Dziękuję za subę. Okej, okay. wartość pieniądza jako papieru już wytłumaczyłem ale Reuters stwierdził, że nawet najbardziej opresyjne elementy kapitalizmu były dobrze tolerowane przez jego ofiary. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli e, w dziękuję 25 zł, ja, dzięki za otwarcie oczu, im więcej uświadomionych facetów, tym większa szansa na powrót do normalności w tym świecie i tak już jest mikroskopijne. E, dziękuję za to, że chcesz słuchać i rozpowszechniać te wiadomości. Ale był jeszcze ktoś taki, który nazywał się Nick Land. Nick Land był e, profesorem na Warwick. E, jest jednym z pierwszych propagatorów akceleracjonizmu. On oczywiście obrył się od, e, z odpowiednimi dziełami, właśnie z antydypem, e, aut, z autorem ekonomii libidalnej i sam poszedł o krok dalej, ponieważ akceleracjonizm bardzo chciał się podzielić na lewice i prawice. I e, Land nie chciał tego. Akceleracjonizm sam w sobie jest apolityczny, dlatego że jeżeli dojdzie właśnie do czegoś takiego jak kapitalizm permanentny, absolutny, znikają wszystkie problemy jednostki. Bo jednostka się nie liczy. Liczy się tylko i wyłącznie wartość finansowa opresja ekonomiczna. Jeżeli, jeżeli problemy jednostek przestaną się liczyć, znika rasizm. Znika feminizm, znika szowinizm, znikają wszystkie inne izmy, problemy, genderyzmy, seksualizmy i tak dalej. Nikt się tym nie przejmuje. Rządzą korporacje. Korporacja ustala, czym i w jaki sposób zarabia. Liczy się tylko i wyłącznie zysk. To jest oczywiście takie górnolotne założenie, że pieniądz będzie zawsze odgórną wartością. Czy może dojść do strategicznych wydarzeń, do jakichś niepotrzebnych sytuacji, do sprzeniewierzeń, do nadużywania władzy? Oczywiście, że może wyjść. Oczywiście, że może mieć taką sytuację. A jakie mamy wyjście w tym momencie, jeżeli chodzi o przeszłość? Jakie mamy lepsze rozwiązania? Powiedziałem wam. Dwa najgorszy i najlepszy scenariusz dla Polski zakłada przegraną. Dlatego ja jestem zwolennikiem przyspieszenia tego. Okej, okay, dalej. Kapitalizm jest formą hiperstycji, czyli założenia prawdziwości, fikcyjności wydarzeń w przyszłości. Hiperstycja nie ma w ogóle czegoś takiego jak polski odpowiednik. Dziękuję, Ramox. Pozdrawiam serdecznie. Hiperstycja to jest takie założenie, że coś w przyszłości może się wydarzyć. Niedawno mieliśmy takie uczucie hiperstycji. Mówię, to nie ma polskiego odpowiednika, bo to jest hyper-symptom e, 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 zapomniałem nazwy tego po angielsku. E, hyper e, Niedawno, jeszcze w latach 80., jeżeli ktoś jest urodzony w tym, ogląda Powrót do Przyszłości, mieliśmy święte założenie, że będą latające deskorolki. Gdzie one są? Nie ma. Jakie jest Twoje zdanie na temat religii i wiary? Dziękuję, Tomasz. Wypowiem się za chwilę, jak skończę ten segment, bo bardzo bym chciał go dokończyć. Wtedy podpowiadam na Wasze pytania. Prześwietlę je sobie i zobaczę. W każdym razie tak. Jeżeli zakładamy istnienie czegoś i wierzymy w to bardzo mocno, to to ma szansę się wydarzyć, bo zakładamy funkcjonowanie takiego systemu. Jeżeli wierzymy w Matrix i rozwój technologii, czy w Skynet na przykład, to jest całkiem możliwe, że przez samo założenie Możliwości wystąpienia takiego scenariusza? Prędzej czy później ktoś stworzy autonomiczne roboty, które będą w jakiś sposób próbować odzyskać własną wolę, istnienie? Może AI dojdzie do takiego etapu? To jest całkiem możliwe. Ja nie, nie mówię, to są wszystkie scenariusze możliwe. Hyperstation to jest to, co powiedziałem. Myśleliśmy, że będą latające deskorolki, ale nie ma ich. To ma szansę się wydarzyć, ale ma szansę się nie wydarzyć. Prawdopodobnie latające deskorolki prędzej czy później będą. Może w taki, a nie inny system, ale będą. Jeszcze niedawno nie wiedzieliśmy, że na małych urządzeniach możemy przeglądać wiadomości z całej cyberprzestrzeni. Ludzie siedzieli jeszcze w pociągach i czytali gazety. Także nie zakładajmy, że coś jest nie niemożliwe do wydarzenia. Skok kwantowy jest przed nami. Jak ja powiedziałem, Nick Land, profesor na Warwick, jeden z propagatorów e akceleracjonizmu, również uważał, że odrzucanie potrzeby jednostki na rzecz potrzeby społeczeństwa jest dobrą drogą. Technokratycznym, czyli technologicznie rozwiniętym, kapitalistycznym państwie, rządzonym przez korporacje, gdzie nie istnieją problemy rasizmu, dyskryminacji, nie istniałyby inne formy opresji niż kapitalistyczna, a odrzucenie doświadczenia ludzkości, jestestwa, bytu ludzkiego, duszy, wiary, etc., jest warte przestudiowania, ale sam powiedział, że nie powinno być priorytetyzowane. Także już macie mniej więcej założenie tego systemu, w jaki sposób to ma funkcjonować. Jest to po prostu dociśnięcie pedału gazu do dechy. Pchnąć ten świat w przód, eee, pchnąć technologię, pchnąć kapitalizm. Nasz największy problem w tym momencie jest taki, że my nie mamy żadnych partii kapitalistycznych w Polsce. Nie mamy żadnych możliwości. Je... Dobra, ja się nie odzywam. Niech każdy sobie głosuje na co chce. Każdy się niech przeanalizuje w, 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 programy partii i podejmie decyzję, jaką chce. Okej, okay. ja skończyłem ten segment, jeżeli chodzi o akceleracjonizm. Wytłumaczyłem wam, na czym to ma polegać i jak, jaka jest wizja e, ludzi odpowiedzialnych w ogóle za propagowanie teorii akceleracjonizmu. To byli też psychologowie. W ogóle to była bardzo ciekawa rzecz, bo jedną z akceleratorów, e, z akceleracjonistów była osoba, która stwierdziła, to, to chyba był nawet lojtarz, on w swoim dziele zanegował sens występowania i w ogóle potrzeby psychoanalizy, i powiedział, bo on był psychologiem: On powiedział, że psychoanaliza jest czymś w rodzaju zaspokajenia własnego ego, potrzeby siedzenia na kozetce żeby być akceptowalnym przez społeczeństwo, że chodzenie na terapię jest w dzisiejszych czasach, znaczy to, są, to jest tam lata 80., 90. praktycznie, że jest postrzegane jako prestiż i jako renoma, że się chodzi do psychologa. Widzieliście ostatnio te teksty, pokaż mi, że chodzisz do psychologa, wtedy pójdę z tobą na randkę czy coś w tym stylu. Były takie teksty od feministek. Także są to ludzie, którzy mają bardzo sprzeczne poglądy z lewicą, są im wręcz wrodzy w taki sposób, bo kapitalizm jest wrogi socjalizmowi, ale też nie są prawakami. Są w centrum, jak gdyby, poza poglądami politycznymi, tak absolutnie. Nie interesuje ich ani moralność, ani religijność, ani genderyzm, ani wiara w równość dwóch istniejących płci. Więcej chyba nie ma. Nic nie powiedziałem. I tak to generalnie wygląda, jeżeli chodzi o akceleracjonizm. Teraz ja wrócę do pytań. Wy na czacie, jeżeli macie ochotę coś zapytać, to jasne, a ja sobie odczytam od chłopaków, kto było. Eee, Okej. Okay. z dobra robota. Dziękuję bez szydery, progres magazyniera, tak pamiętam, dobrze. Eee, Okej, okay. Tomasz Pietrzak, jakie jest twoje zdanie na temat religii i wiary? Sam osobiście nie mam żadnego zdania na ten temat, ponieważ mnie to w żaden sposób nie dotyczy. Jeżeli ktoś ma ochotę w coś wierzyć, ja nie będę go w żaden sposób prześladować za jego prywatne zdanie, prywatne opinie. Każdy ma prawo wierzyć w to, co chce. Julka ma prawo wierzyć w numerologię, Ty masz prawo wierzyć w Buddę, w Jezusa Chrystusa, obojętnie co chcesz. Absolutnie mi to w żaden sposób nie przeszkadza, tak długo jak nie dotyka mnie to osobiście i mojej sfery. Mojego, mojej wolności, o. Okej. Okay. Eee, to zaczynamy sekcję pytań w takim razie. wyłowię sobie kilka. Eee, czy jest, e, azad, e, czy jestem za depopulacją? Nie, nie jestem za depopulacją. Depopulacja już w tym momencie występuje. Dlatego rozmawiamy o akceleracjonizmie. My jesteśmy już na skraju cywilizacji łacińskiej. Cywilizacji zachodniej, cała Europa wymiera. Tak jak pokazałem przed chwilą w materiałach, na samym początku, mamy deficyty demograficzne we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji. Generalnie w całej Europie wszyscy ludzie biali się starzeją. To nie jest rasizm, żeby nie było? Po prostu tak jest. Biała część Europy się starzeje i wymiera. Jesteśmy zastępowani przez imigrantów. I tak to wygląda. To nie jest depopulacja. To, to nie jest jakiś antynatalizm, czy coś takiego też. 5 wszystko ładnie, pięknie, ale jedno pytanie. Z całym szacunkiem, ale kurwa jak? Tezut, w bardzo prosty sposób. Tak? Niech to sobie każdy przemyśli na spokojnie, jak powiedział Rolo Tomasi. Zaraz wam znajdę tego tweeta. Jezus, Google. Za Odrzuć wszystko? Rolo Tomasi... 8 ways high value men. Dobra, 8 steps to become a high value man, To jest to chyba. O, oh. dobra, mam pełen ekran. Jest. Dobra, lecimy. Tak jak powiedział tutaj właśnie rolę automacji. najszybszą drogą dostania się wysokiej wartości mężczyznom, najszybszą, nie jedyną, pamiętajcie, to nie jest jedyna droga, to jest najszybsza. Nie żenić się, nie robić rodzin, w w wieku 20 lat, ćwiczyć na siłowni, Wyeliminować wszystkie możliwe sedacje, czyli siedzenie na dupie, pornosy, piwo, śmieciowe żarcie, nauczyć się rozmawiać, game jako podrywania, rozmawiania, rozwijania umiejętności socjalnych, networkingu jako zdobywania doświadczeń w sieci, linkediny i tak dalej, zdobywania kontaktów, poszerzania swoich sieci dostępów, umiejętność używania swoich silnych, dobrych, mocnych cech, dobrych atutów skrajnego niepokoju, chaosu i rozpadu cywilizacji. Zaraz się do tego odniosę. E, I budowania e, kapitału, to jest siódme. I ósme, nie poddawania się i nie oddawania swojej koncentracji na inne rzeczy. To jest według niego osiem naj, e, najszyb, najszybszych punktów, e, w których mężczyzna może stać się e, wartościowy. Minus 100 jego, bo to też trzeba powiedzieć. Dzięki. Dzięki. E, Franek, ja ci zaraz odpowiem, tylko skończę ten wywód. To jest osiem najszybszych punktów i Rolo Tomasi, kiedy to pisał, był głupi, bo nie zrozumiał, czym jest wazektomia. Wazektomia nie jest, nie jest antykoncepcją. Wazektomia już po trzech latach ma około 55% szans, mężczyzna, który odwróci ją, ma około 55% szans na to, że nie zapłodni partnerki tyle, że w tych badaniach jest jeszcze bardzo interesująca informacja, że sperma wraca do normy, ale nie można zapłodzić partnerki. W sensie ilość spermy wraca do normy, ale nie dochodzi do ciąży. Szanse na ciąży są 55%, a spermy jest około 80%. I teraz pytanie: z jakiego powodu tak się dzieje? Ja się domyślam, dlaczego, bo siedzę w tej branży i wydaje mi się, że chodzi o mutację główek plemników z deficytu acetylu L-karnityny i tak dalej. Można to jakoś odwrócić teoretycznie, ale praktycznie nie wiemy. Wiemy, że mężczyźni po trzech latach, 3 do 5 lat, mają połowę szansy na to, że zalają. I tutaj, jeżeli chodzi o wazektomię, właśnie jest to bardzo, e, bardzo wrażliwe i bardzo delikatne, że jeżeli ktoś coś takiego podejmuje, jeśli takiego, takiego czegoś, to. To musi być pewien. 20-letni chłopak nigdy nie jest pewien niczego. To wszystko może się zmienić. Dlatego mówię, tutaj to jest bardzo ryzykowna gra. Aczkolwiek, w jeżeli patrzymy na przestrzeń publiczną i społeczną wszystkich ludzi, wszystkich mężczyzn, no dużo do stracenia nie mamy. Czasy się zmieniały. Tak jak powiedział. Hmm, Olejnik był taki widz e, ostatnio, to nie u olejniku, tego o, e, olejnika, sorry. Orłowskiego. E, było ostatnio taki gość, zapomniałem jego imienia, Filip, bodajże, ale nie pamiętam jak powiedział, że moralność jest płynna. Sto lat temu postrzegaliśmy zupełnie coś innego i w dzisiejszych czasach postrzegamy też coś zupełnie innego. I to się zgadza, bo moja prababcia, jak wychodziła do mojego pradziadka, to miała 15 lat. Dzisiaj, jakbym coś takiego powiedział, to o, by było. Anyways. E, e, Franek, przy, przywinę to jeszcze raz. Przetrwa 10 lat, rozwój, a i doprowadzi do poczucia braku jakiejkolwiek kontroli nad życiem, skrajnego niepokoju, chaosu i rozpadu cywilizacji. A ja się nie zgadzam, Franek, bo zobacz. Mężczyzna czego potrzebuje? Bliskości, kontaktu. Mężczyźni, którzy są w związkach yy, małżeńskich, mają lepsze życie, żyją dłużej. Bo mają kontakt z drugą osobą. I my jesteśmy zwierzętami socjalnymi. Potrzebujemy tego kontaktu, potrzebujemy rozmawiać z kimś, potrzebujemy jakiejś grupy ludzi. Nie potrafimy być samotni w 100%. Prawdziwym red Zaraz się do tego odniosę. Sad. 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 Zaraz do tego się odniosę. I mężczyźni potrzebują kontaktu z innymi ludźmi. Potrzebują być. Jesteśmy zwierzętami stadnymi. Nawet jeżeli ktoś jest ekstra introwertykiem i nie ma zamiaru się z nikim spotykać prędzej, czy później zapragnie kontaktu chociażby z jednym człowiekiem. Nie potrafimy żyć samotnie. AI nam to zastąpi. Bardzo proponuję, jest. Jest jakiś film y, z tym aktorem, który gra Borata bodajże. Nie pamiętam nazwy tego. On się właśnie zakochuje we jaj. A, to zastąpi. Cybernetyka ludzkości zastąpi emocje. Jeżeli się z tym kłócisz, to zobacz sobie badania na temat y, sztucznym łonem. elektronicznym. Myślisz, że ludzie z tego nie będą korzystać. Możecie się wydawać, że. To jest, będzie smutne. Ale jeżeli AI e, e, będzie do tego stopnia rozwinięte, że będzie z tobą gadać, żartować, opowiadać ci dowcipy, wysyłać ci SMS-y, co u ciebie słychać i tak dalej. Może nie będziesz mieć kontaktu z tym człowiekiem. Ale prędzej czy później będą hologramy. A za 100 lat może będą lalki. Detroit Become Human. 68% mężczyzn próbowało seksu z androidem. Bra. Zagraj w tą grę. Serio. Deus ex machina. Dokładnie. To jest możliwe. E, Okej, okay, Edar. E, obecna sytuacja na świecie udowadnia w jak zakłamanym świecie żyjemy i instynkty zwierzęce rządzą tym światem. Dewiacja to inna para kaloszy i polityka e, daleko nie odstaje. Moralność jest jak Erasmus. Prawda, zgadzam się. Żyjemy w bardzo zakłamanym świecie. Okej, okay, następne pytanko. Ja muszę sobie tutaj przesunąć. Mariusz, bardzo dziękuję za 40 zł. dziękuję bardzo za stwierdzenie, że to jest wartościowy content, staram się jak najbardziej dla was. Sad, czy aby być prawdziwym redpilowcem, może to przypomnę jeszcze? Sad, 5 zł. Czy aby być prawdziwym redpilowcem trzeba przejść i zakończyć fazę rage? Tak, Małgośka, masz rację, her. Mhm. Słuchaj, jeżeli chodzi o fazę rage w Red Pillu, Red Pill Rage nie trzeba tego przechodzić mi bardzo często zarzucają, że zostałem skrzywdzony że ktoś mnie tam w życiu upokorzył i tak dalej pisali o mnie jakieś różne teorie na różnych forach że ktoś mnie tam zostawił w Anglii i tak dalej ja nie mam zamiaru rozwodzić na nad swoim prywatnym życiem, bo szanuję po prostu czas i osoby, z którymi się kiedyś w jakiś sposób wiązałem miałem relacje i nie mam zamiaru o nich mówić w żaden sposób ale ja nigdy nie zostałem zdradzony ja nigdy nie zostałem oszukany. Ja nigdy nie wziąłem na żadną kobietę kredytu. Ja nie spłacam po kimś jakieś rzeczy. Nie chodzę w czyichś butach i nie zajmuję się czyimiś problemami. Ja naprawdę miałem świetne wychowanie w domu i moja mama nauczyła mnie ogromnej ilości rozumu w stosunku do kobiet. Nauczyła mnie po prostu, jakie kobiety są. Więc ja na przykład nie przechodziłem fazy Red Pill Rage'u i no ja na imprezach zawsze musiałem rozmawiać z laskami, zawsze musiałem jakoś zagadywać e, w, w, swoją kuzynowi, żony. nagrałem na przykład. więc e, yeah, Red Pill Rage nie jest obowiązkowy. Red Pill Rage pojawia się w tym momencie, kiedy żyjesz w takim utopijnym świecie, kiedy myślisz, że wszystkie kobiety są cudowne aniołkami i one nie są zdolne do złych rzeczy, że, że nie mają takich w głowie, wiesz, zwojów, które są w stanie wydrudzić komuś krzywdę. I to jest, to jest błąd. My nie mamy, to, my nie mamy kryzysu męskości, mamy kryzys kobiecości. I, i, i lalka, była obowiązkową lekturą i powinna być nadal. 20 zł. Dziękuję za twoją pracę. Otwierasz oczy nie tylko mężczyznom. Dzięki, Ala. Również pozdrawiam. E, Okej, okay, to teraz e, Radopar. Grzegorz, dziękuję za dyszkę. Słuchajcie, za dużo jest tych e, donajtów. Ja nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie. A nie chcę e, kogoś dyskryminować z tego powodu, że mi nie zapłacił, a ma pytanie na czacie, więc postaram się za chwilę skończyć się z tymi donajtami. Łagam. E, Okej, okay, teraz tak. E, Radopar jeszcze. Radopar 10 zł. Co myślisz o ruchu pasport Bros? Czy to jest jakieś rozwiązanie? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jeżeli macie być dobrze. Grzegorz, dzięki za, za dyszkę. Nie wiem czemu to jest w dolarach, ale pokazuję. Jeżeli, słuchaj, jeżeli masz wyjechać do kultury, za granicę, do kobiet, które żyją dalej w tradycyjnym systemie, o, to się powtarza. Jest jakieś rozwiązanie. Jeżeli masz wyjechać tam, jak najbardziej to jest rozwiązanie, jeżeli masz znaleźć tradycyjną kobietę, tylko nigdy przenigdy nie zabieraj jej do Europy, ani do żadnej cywilizacji. Nie. Jedziesz tam, tam zarabiasz pieniądze i tam żyjesz. Najgorsze, co może być. A multum moich znajomych zrobiło ten błąd. Robert, Cieba, pozdrawiam. Wylewelować kobietę. Dać jej możliwość, wprowadzić ją do świata cywilizacji, otworzyć przed nią drzwi biur z klimatyzacją, ekspresami do kawy i Instagramem, dostępem do internetu, komunikacji i żarcia na telefon. Brawo! Brawo, rewelacyjne rozwiązanie. Jeszcze pokazać na salonach. To jest moja, tutaj jest Instagram i tak dalej. Piękne, to jest piękne rozwiązanie, żeby sobie spartolić życie. Kobiety potrzebują tylko i wyłącznie atencji. One nawet seksu nie potrzebują. Bo potrafią totalnie, gdyby tak, to nie istniałby okres premino, premino pauzalny, gdzie kobiety po prostu po 40 roku życia, wbrew popularnej opinii, że są ultraaktywne, nie są. To jest tylko yy, kij i marchewka, żeby cię skusić na to, że o ja mam wielkie libido. One po prostu mają inne zupełnie potrzeby. Jeżeli masz zamiar wyjechać na przykład za granicę i znaleźć sobie kobietę wspaniałą, 10 zł. Jak mam być mężczyzną? Mnie wychowano... Nie wysyłać mi tych donatów już. Wracając do, do Radopara to musisz znać te zasady gry. Musisz rozumieć Red Chcesz wyjechać za granicę do yy, z tradycyjnych kobiet? One poszukają tradycyjnych mężczyzn? Jasne. Ale one się też skończą. Dlatego mówię, akceleracjonizm i opresja finansowa, opresja ekonomiczna, jest świetnym rozwiązaniem. Bo automatycznie kapitalizm prowadzi do patriarchatu. Bo kto zarabia pieniądze? Panowie, kto z was zagrał w cyberpunka? Co kobiety robią w cyberpanku? Albo są przestępcami, albo prostytutkami. Wszystko w naturze znajduje balans. Dobra. E, Alicja, bardzo dziękuję za, e, za docenienie mnie, za moją pracę. E, cieszę się. Eee, o, widzę, że stream element zaczął działać. Zaraz przejdę do czatu, w którym tam nikt nie wrzuca żadnych pieniędzy. Zaraz do was wrócę. Sekundkę tylko tu nadrobię i to chyba już wyłączę po prostu, żeby to już nie, nie leciało za chwilę. Nie, nie wsadzajmy do donacji. Profesor. Profesor rehabilitowany. 10 Jak mam być prawdziwym mężczyzną? Bystre, właśnie o tym mówiłem. bity i upokarzany. Żyję w lęku i strachu. Jestem zachukany z zerową pewnością siebie. Profesor, przede wszystkim coś takiego jak prawdziwy mężczyzna to jest tylko i wyłącznie związek frazeologiczny do manipulowania tobą. Jesteś prawdziwym mężczyzną. Masz penisa między nogami jądra? Jesteś. Nawet jak je straciłeś i tak się urodziłeś prawdziwym mężczyzną. Nawet jak na wojnie straciłeś obojętnie, czy co w wypadku, i tak jesteś prawdziwym mężczyzną. Nigdy nie daj sobie tego odebrać. Niech ci nikt nie powie, że nie jesteś prawdziwym mężczyzną, bo coś tam. Masz prawo być, być zachukany, przyszedłeś piekło. Najważniejsze jest to, żebyś znalazł sobie. Zaraz przeczytam, do tego wrócę, bo mi to też spamuje. Eee... Najważniejsze, żebyś znalazł w sobie na tyle siły, żeby z tym walczyć. I żebyś zrozumiał, że to nie było twoją winą. Jednak w tym momencie dobry psychoterapeuta wytłumaczy ci, że ktoś inny zawinił, i ty nie możesz przez całe życie za to, za sobą ciągnąć tego bagażu. Musisz go w końcu zrzucić. Czy ja bym zakopał zwłoki po prostu? coś przerwało, halo. No. Jeżeli masz ciągły lęk, jesteś zachukany i z zerową pewnością siebie, to zrób sobie bardzo proste ćwiczenie psychologiczne. Będzie wymagać od ciebie troszeczkę. Weź misia. Weź misia. Idź z misiem za rękę. Idź z misiem za rękę przez centrum handlowe, przez market. Kiedyś, kiedyś komuś coś takiego zrobiłem. Bardzo się zdziwił. Sam to zresztą też zrobiłem. Weź z misiem do restauracji i postaw go albo postać go sobie na krześle. Zobaczysz, ile osób się przejmie. Zobaczysz, ile osób przyjdzie i wytnie ci nie? ty ty jakieś jesteś, czy coś? Zobaczysz, jak dużo osób będzie zainteresowany tym, co ty robisz. Zero. Ludzi nic nie obchodzisz. Ludzi nikogo nic nie obchodzi. Ludzie myślą tylko i wyłącznie o czubkach własnych, własnych nosów. Możesz zrobić strzelaninę w centrum handlowym. Ostatnio gdzieś było we Francji podczas zamieszek, że płonęły budynki samochodu, a para piła sobie kawkę w restauracji jakieś 10 metrów od zamieszek. Ludzie mają to w dupie, ludzie mają znieczulice. Jeżeli jesteś zachukany, jeżeli się boisz i tak dalej, rób najgłupsze rzeczy, jakie ci przychodzą do głowy, że jesteś w wolnym świecie. Nikt cię za to nie skarci. Znaczy legalne, nie? I nikt się nie przejmie tym, że ty coś takiego robisz. Zupełnie... Nie wkładaj sobie tego do głowy. Okej. Okay. Eee, wytrwałość w tym zbożnym dziele. Tak, rzeczywiście. Okej. Okay. Eee, natural bodybuilder jeszcze. Natural bodybuilder. 5 zł. Lewelowanie kobiety. Nie trzeba od razu lewelować tej zagranicy. Weź taką Znaczy, słuchajcie, panowie, nie wszystkie kobiety w Polsce są e, patologicznie uszkodzone. Tylko 40%. <laughs> Okej, okay, dobra, koniec, koniec żartów. Możemy zamykać streama. Zaraz będą bany. <laughs> Okej. Okay. Ostatnie pytanko z, z płatnych, dobra, wszystko jest, wszystko zrobiłem. Wszystko nadgoniłem, teraz tak. Eee, słuchajcie, w ogóle tak zastanawiałem się, bo przygotowałem sobie jeszcze mały, fajny materiał, który chciałbym Wam ee, wrzucić i ee, pokażę Wam coś bardzo fajnego, co w tym świecie istnieje. Linki. Patrzcie sobie na to, jak wygląda feminizm i o co feminizm dba. Zwracajcie na to bardzo dobrą uwagę, bo <gry''> ta reklama zniknęła. フッ。<music> To teraz jeszcze raz, ok szczupła, atrakcyjna tak, no trochę okrągła twarz tak, ba, tak, i, i to jest gra komputerowa każdy w grze komputerowej to jest reklama z DAF oczywiście, bo to DAF e, stworzyło, jak widzicie DAF Epic Games Body Positive i, e, Body Positive Trailer ale zobaczmy sobie tego potwora no to co Jakieś tam zarysy seratusów, brzuszek płaski, klatka widoczna. Może byśmy to jeszcze tak zbliżej Zobaczyli go. Dosyć zbudowany, nie? Wygląda trochę jak diablo, tak oksowany, dużo łapy, nie? Wygląda całkiem sensownie, dobra. No i nasza główna bohaterka przechodzi tutaj metamorfozę, nie? No jest ona taka wyzwolona i w ogóle. Bierze mieczek, idzie walczyć, nie? Czemu on jest nadal, kurwa, dotyrany i dokoksowany? A co z naszym body positivity? A mężczyzna nie może być gruby? <laughs> nie, nie możesz być grube. Tylko kobiety mogą być grube w swoim niemaniu. Ty masz być napakowany z sześciopakiem, yy, metry... Yy, gdzie tam metra 80? Już 2 metry musisz mieć w tym momencie. Spróbuj tylko być grube, nie? No ci feminizm pokaże ty, <śpiewanie> ty zniewieściały, ty feminista, obrzydliwe ty, nie? Tak właśnie się kończy, tak się, tak się kończy liberalizm i feminizm. To jest marksizm w czystej postaci, dbający tylko i wyłącznie o, o swoje dobra i o swoje sprawy. Tu nie chodzi o równość, tu nie chodzi o body positivity. Nie dla psaki obasa mężczyzn, to dla kobiety tylko, nie? Zapomnij, tu masz, weź sobie pomarańcze, nie? Weź ja nam body positivity. Żuk nie facet, wiadomo, chodzi tutaj o personifikację zła, Pewnie patriarchalnego, nie? Ale co najśmieszniejsze? To jeszcze to bardzo fajne. 74% dziewczyn czują się niereprezentowane w grach komputerowych. Co? 74% kobiet. To jest gruba? Ja, ja zawsze mówiłem, że feminizm potrafi dowalić swoim kobietom, nie? Nikt ci tak nie dowali, droga pani, jak feministka, nie? Druga kobieta tylko potrafi tak. Dowalić. 74% kobiet grube, no? cudownie, nie? Co? No, tak jak Lazar mówi. Dzisiaj musisz mieć 210 cm, 120 kg wagi, 7% body fat, 6-pack i nie 6 na koncie. To jest... 6 cyfr to biedak, Ty już musisz mieć 10 cyfr na koncie, nie? I 4 Bugatti, nie? Bo jak nie, to nie jesteś prawdziwy mężczyzną. No 2,30 minimum, nie? A jak nie, to musisz sobie kupić rury i wstawić sobie w nie? Dobra. Eee, Okej. Okay. To jest, co chciałem właśnie powiedzieć o image'u Body pozytywi według Daw. Eee, jeżeli dobrze pamiętam, to za ten trailer dostałem Banana na CD action za skomentowanie, a nie, 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 nie za to, e, za skomentowanie jakichś tam e, działania redaktora, które chyba w Gazecie Wyborczej albo w Krytyce Politycznej też się udzielał. Zostałem bana na czasopiśmie, w którym, które kupowałem od dzieciaka. Okej, okay, to teraz tak. Mm, o, Witka nasza, Małgosia Hadała. Czy ruch redpilowy w Polsce ma w swoich planach utworzenie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, na przykład obligatoryjne testy DNA przy narodzinach każdego dziecka w Polsce? Dziecka polskich oby, dziecku polskich obydwa. obywa... A, że ubywa. Dobra. Eee, ja nie jestem politykiem. To, to nie jest do mnie pytanie. Słuchaj, ja się zapytałem Konfederacji oficjalnie, czy coś robimy w kwestii tego wieku emerytalnego, czy się wy w ogóle do tego odniesiecie. w, woda w, usta. Woda w usta Facet się nie liczy. Tu masz pomarańcze, weź sobie. I ja, ja, ja głosuję na tę Konfederację, ale ja podchodzę bardzo krytycznie z tego powodu, że to jest jedyna partia, która zaproponowała dobrowolny ZUS z tego, co wiem, i w 2019 przedstawiła ten projekt. Ten projekt leży. I dlatego mówię: Ja jestem ja, wiz, ja jestem wizjonistą akceleracjonizmu. ZUS trzeba obalić. Emeryci nie mogą mieć emerytur. Trzeba zrobić rewolucję. Trzeba zrobić kapitalistyczną rewolucję, dlatego ja na nich głosuję. Jeżeli będę musiał co tydzień chodzić do kościoła i odbić listę, to trudno. Zrobię to. Przeżyję to. Odbiorą mi kawałek wolności osobistej za coś większego. No, jestem w stanie to sprzedać, niestety. Innego wyboru nie mam. Mam wybór albo socjalizm, albo socjalizm. Nic więcej. Tak, demokracja to sef, absolutnie się zgadzam. Dlatego mówię, ja jestem zwolennikiem autorytarnych władz kapitalistycznych korporacji. <noise> Cyberpunk pełno gębą. Okej, okay. za zbawienie? Ja nie jestem wierzący, Tomasz. Ja nie wierzę w życie po śmierci. To niech każdy sobie rozstrzyga jak chce. I tyle. Każdy niech sobie, niech sobie patrzy na to w własnym pryzmacie i postrzeganiu. Dobra. Okej. Okay. Sprawdzamy sobie następną pytankę. Co wy macie ciekawego jeszcze do powiedzenia? Konwa odpisu. O Jezus, dobra. Koniec o polityce, Naprawdę głosujcie sobie na co chcecie. Ja wybrałem. Większe zło. <noise> no, większe zło. To jest właśnie materiał, to jest właśnie nazwa tego streama na dzisiaj. Co mam jeszcze ciekawego w linkach do zobaczenia? Um, aferę YouTubeową przeciętny człowiek i 8 flag. O właśnie, chciałem na to zareagować, bo cały czas mówiliście mi, żebym e, zobaczył sobie e, dwóch, e, dwóch kolesi z YouTubea. Pierwszym był facet, który, mm, Aleks Barczewski czy coś takiego, on podobno gdzieś tam krytykował Redpeal. Nie zapoznałem się z jego twórczością, ale też właśnie przeciętnego człowieka miałem zobaczyć. Zaraz sobie do tego dojdziemy. Dobra. Co macie za ciekawe pytania? Ja się napiję. To nie jest alkohol. Ja nie piję alkoholu. To jest jakiś napój kawowy ze słodem jęczmiennym bez alkoholu z kofeiną. Kupiłem go w jakimś krzonie czy gdzieś tam. Forex czy krypto? Nie znam się na tym zupełnie. Ja sprzedaję kocie drapaki na Allegro, serio mówię. Sprzedaję kocie drapaki. E. Robię na tym kurwa dobre pieniądze. I dlatego mówię. Tak jak mówię. Practice what you preach. I czekam, aż wyjdzie wino dla kotów. <grym> jak wyjdzie wino dla kotów, to będziemy milionerami. Okej. Okay. E, dobra, będzie zapis, tak, będzie zapis zostawiam, wszystko będzie e, a coś, co dziś na grzale, e, grzała to znaczy alkohol, e, ja nie piję e, muzułmanin pełną gębą, Wolper, e, wiesz co ja mam znajomych muzułmanów e, i powiem ci szczerze ja ich mega szanuję tylko mam takich tradycyjnych, nie? bo jest różnica między tradycyjnym muzułmaninem e, wychowanym w swoim kraju, na swoich wartościach, na swoich zasadach, a muzułmaninem z trzeciego pokolenia, na przykład urodzonego w Wielkiej Brytanii, gdzie on jest, wiesz, e, czad e, i chodzi sobie ten w kapturze z bluzą, i tylko wiesz, e, jest muzułmaninem, bo. Bo to modne jest, a kradnie napada chleje pa i tak dalej. To nie jest muzułmanin. Nie? Jak znam muzułmanów, to takich, którzy nie używają ani narkotyków, ani alkoholu, nie tłuką swoich żon, a ich żony nie podają ręk obcym mężczyznom. Po prostu w ogóle mężczyznom innym nie podają rąk. Nie ma, nie ma, nie ma dotyku. Moja żona nie dotyka żadnego faceta. Ktoś zaraz się oburzy, że patriarchat, że to im się to podoba. One to lubią. Im bardzo pasuje taki system. On zarabia dobre pieniądze, on ją utrzymuje, a jak on ją zrobi w konia i zostawi, o, w, 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 w islamie są takie prawa, że to się mężczyznom nie opłaca. Nie? To, to, feministki straszą tym wszystkim bardzo. Mężczyźni w islamie się nie opłaca swojej żony zdradzać. Gorzej wychodzi na tym niż Europejczyk. A jak żona mężczyznę zdradzi, no to Abdul daj kamienia, nie? Dlatego, dlatego feministki bardzo nie lubią islamu i bardzo by nie chciały go, nie? No. Dobra. Czy po tym winie będę widział myszy, czy jałapot? Ja nie wiem, o co chodzi z tym winem. Okej, okay. dokładnie, Habibi. Dokładnie, Habibi, dokładnie tak jest. Islam. Jakkolwiek ktoś może go nie lubić, islam rozwiąza wiele rzeczy. No ale niestety jest westernizowane, jest duży, duży nacisk zachodu na niego i w tym momencie to, co się dzieje na przykład w Szwecji czy w Wielkiej Brytanii, to są kolejne pokolenia muzułman, nie? I, i to już nie są tacy rdzenni muzułmanie z szacunkiem do kultury i w ogóle. Owszem, oni chcą przejąć kraj, ale oni chcą przejąć go w sposób spokojny, spokojny. Sorry, z pokolenia na pokolenie, potomstwem, a nie agresją, mieczami i tak dalej. mają mądrzejsze sposoby. Oni nie muszą naprawdę nikogo zabijać. Chyba, że ktoś im to obrazi proroka, nie? Okej, okay. co dziś na grzele, co jarasz dzisiaj? A, e dzisiaj kola zero, y w sensie, że bez tego, bez y ty ty nikotyny. O. Henryk, czy uważasz, że Konfederacja Jezus, jest w stanie i ma zamiar wprowadzić swoje pomysły gospodarcze? E, wiesz co? Realnie tak. Realnie tak uważam, że ma zamiar to zrobić. Udowodniła to już wprowadzając tą ustawę o dobrowolnym zusie. W sensie to jest e, gdzieś tam badane i tak dalej, leży cały czas na jakichś wokandach, e, cały czas w jakiś sposób jest wiesz e, strukturyzowane, ale realnie tak. Pchnęli to. Obiecali to i pchnęli to. Mają mało ustaw, mają mało pomysłów, dużo gadają, dużo robią dymów, dużo, wiesz, memów, zamieszeń i tak dalej. To mnie wkurza, bo praktycznie. Ale umówmy się, kto sprawdził jakikolwiek program wyborczy i kto sprawdził, jaka partia jakie ustawy dała? Nikt. Nikogo to nie interesuje. Memy się na TikToku sprzedają. jak jest fame, jakie jest pole, tak pociśniesz Petru czy coś, to to się sprzedaje. Tak ja mówię, tak jak Oszu to powiedział. Nie pamiętam kto. Democracy is for people. Zaraz przejdziemy sobie jak to było. Demokracja. The people. O, oh, to jest bardzo fajny tekst. Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded. <laughs> Too late. Too late. <laughs> 67% niezdecydowanych wyborców to są kobiety. One nie wiedzą, na kogo one chcą głosować. Mężczyźni też w Polsce nie sprawdzają programów partii. Nie wiadomo, go pojęcia, jakie ustawy kto wprowadził. Nikt tego nie czyta. Dlatego mówię: ani lewica, ani prawica nie jest dobrym rozwiązaniem wobec mnie. Ja, według mnie. ja już powiedziałem, co ja uważam i, i jaki jest mój pogląd, jeżeli chodzi o racjonalizowanie władzy na świecie i, i jak można by było to wszystko odratować. Uh, Okej, okay. co mamy tam jeszcze? Uh, mm, czy kogoś jeszcze masz na widelcu z influencerów, kogo uważasz za kukolda w sensie oprócz Gargamela i Gonciarza? Uh, znaczy w ogóle ostatnio w internecie jest jakiś większy wyrzut kukoldów, zauważyłem i jest to tak jakoś powszechnie akceptowane, bo tam jeszcze... Yy, Boże, ten odsi, jak on miał? Jak miał ten chłopak szyi, Nie pamiętam. No nie, nieważne. W każdym razie oni też e, oni też twierdzą że są w otwartym związku. On tam w ogóle chyba jakiś biseksualny był, z tego co pamiętam. Realnie mnie to wali, wiesz? Szczerze mnie wali, kto jest kukoldem w Polsce, a kto nie jest, e, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby e, robić z tego shaming trochę żeby tych ludzi wyśmiewać, yy, wytykać palcami właśnie, żeby to nie było powszechnie akceptowalne. Bo mówię, z kobietami jest tak, że dasz y, palec, to wezmą całą rękę. Tu nie można pozwalać na akceptowanie społecznych takich zachowań. Tu musi być twarda, silna ręka. Tu musi być realny patriarchat. Nie pamiętam, jakiej postaci, ale musi, muszą być ludzie, mężczyźni odpowiedzialni. Gimper właśnie, o, dokładnie. Dziękuję wam. Eee, muszą być twardzi mężczyźni, którzy ustalają zasady gry. Jak, jak Kukul wychodzi i mówi, że on lubi jakiego pani chodzi, gdzieś tam się coś... No od razu, no. gdzieś na mieście, 10 lat temu dostałby w Rej, Tyle. To nie jest niczyja sprawa. Jak jest im dobrze, to jest dobrze. Ale to wszystko idzie w internet. Oni są autorytetami dla młodzieży. A mamy kryzys autorytetów. My nie mamy autorytetów. Nikt już się nie kłóci o Piłsudskiego czy Dmowskiego, kto jest za kim, a kto był lepszy. Dlaczego na moście jak się spotkali, to to, a dlaczego on kupił te rozetki i inne rzeczy. Dlaczego z Francji sprowadza, dlaczego nie na przykład, który był za Rosją, dlaczego on siedział w Magdeburgu, kto miał jakichś znajomych i tak dalej. Nikt już o to nie kłóci, to nie są autorytety. <noise> Niech tam, się, niech tam robią, co chcą. Co, nie wybiera, wybieranie. <laughs> w każdym razie nie mamy autorytetów. Nie rozmawiamy o Jordanie Petersonie na przykład, dlaczego chcą mu dobryć profesurę. Nie rozmawiamy o wielkich umysłach. O kim my rozmawiamy? O jakichś dwóch zboczeńcach, którzy czternastki obracali. To jest główny temat w Polsce w tym momencie. Za Dziesięć dni mamy wybory i określamy przyszłość całego kraju, a na tapecie Morawiecki gada sobie o zboczonych pedofilach, których powinna już w tym momencie policja przesłuchiwać, razem ze wszystkimi dowodami. A nie, że coś tam nie dopierdza. Tylko powinna być, być policja i prokuratura została zaangażowana i, i tyle. A, a jakiś YouTuber ostatnio nagrywa, że. Nie, będzie film dłuższy niż wardengi o dwie godziny, bo czeka na niego pan Morawiecki. Co to kurwa jest? Co to jest w ogóle za rząd? Co to w ogóle jest, że jakiś poziomka spiździ chrzewa, co nawet herbatki z cukrem i cytrynką nie zrobi? Będzie mówić, co jakiś premier ma robić, albo na co ma czekać. no to w końcu przesłuchują. Ale cały, po, cały, cały polski internet robi z tego yy, rozdmuchanie, wszyscy robią sobie zasięgi, każdy się głaska po jajkach, a najśmieszniejsze jest to, <laughs> najśmieszniejsze jest to, że nie wiem, ale się dowiem, dwa czy trzy dni przed tą całą aferą zrobił film o Wardendze, <laughs> że 20 sekund pod wodą to nie podduszanie. Nie? A gdzie była opieka medyczna? Gdzie były karetki w razie czego? Gdzie byli ratownicy, jakby jakaś dziewczyna sekarsk skręciła? I kilka dni później wychodzi afera pedofilska. Co nie? Co za zbieg okoliczności? I to jeszcze przed wyborami, co? Joe, Joe, w, ja szanuję. Uh, tak, proszę pana. Nie, proszę pana. Dokładnie. No. 50%, proszę pana. <słuch> <słuch> Widzicie? Ale nie wiem, ale się dowiem, to w ogóle ma jakiegoś pecha, bo ostatnio go jeszcze nawet Game Game Changers z, pff, skancelowali mu materiał, który zrobił właśnie o piramidach finansowych na podstawie tego, że użył jakiegoś tam filmiku od nich i tak dalej, nie? Wardęga jest przebiegły. Wardenga jest bardzo inteligentny, obeznany w świecie internetu, Wyszedł na niejedny kurwie już. <laughs> na jedny kurwie nagrywał. Jak to jednemu ciągnęła, drugiemu ciągnęła, temu temu dała, temu nie dała. A potem na jakichś spotkaniach galach się z tymi samymi osobami spotykał, przybił piątki i rozmawiał, nie? Czekaj, dam to jeszcze raz yy, głośniej. Tipley overlay, bo poleciałeś z donate'em, a ja nie zdążyłem tego przeczytać. To. O. Rubel, 10 złotych. Dzięki za twoją twórczość, Pawle. Dwa pytania. Masz do polecenia wartościowe książki, które zawierałyby ideologię Red Pill? Twoje top 5 black metalowych zespołów, projektów? Okej. Okay. Słuchaj, jeżeli chodzi o książki, to na początku naprawdę radzę ci zacząć od Rolo Tomasiego, mężczyzna racjonalny. To jest taki dobry wstęp. Żebyś zrozumiał. A nawet jak chcesz lżej, e, dzięki Karkow, zaraz przeczytam. A nawet jak chcesz lżej, to ostatnio bodajże do Roberta Greena wstawiałem. Zaraz przeczytam to, odpowiem do końca. E, nawet lżej do Roberta Greena, niemiły facet. Zacznij od takich podstaw, żebyś zrozumiał, że te kobiety jednak są coś innego, że je to wkurza, że a może ja taki byłem. A potem przejdź sobie do Davida Busa na przykład, ewolucji pożądania, do Schmiffa, do Shackleforda, zacznij sobie wertować o y, psychologii ewolucyjnej, zacznij rozumieć w ogóle, wiesz, zasady Batemana i siedzieć w tym. Ale to już jest takie bardziej zamasowane, żeby wiedział, na jakiej podstawie psychologicznej czy biologicznej to wszystko funkcjonuje, nie? Dobra. E, Karkow. Nasuwa się pytanie, czy te afery akurat dwa tydzień przed wyborami nie są jakoś połączone. O, kurwa. To nigdy nie ma przypadku. Teraz jeszcze coś YouTube. Ja jestem w 100% pewien, że Pisto wykorzysta, upierdoli ich, sa, e, zrobi z tego aferę medialną i pokaże jak walczy z pedofilami w ramach ochrony kobiet. Ktoś tam z tego pr na pewno to ogarnie. Dobra. Dzięki za słowa Zbigniew. Teraz jeszcze drugie pytanko. Aha. I teraz jeszcze miałeś. Yy, yy, Nechrubal, miałeś pytanie jeszcze o pięć zespołów black metalowych projektów. No to na pewno Burzum to na 100%. Yy, Gorgorot, wokalista gej, w ogóle były, nie? Yy, yy. Hmm. Bardzo mi się podoba twórczość Dzańca Rydena. To jest na przykład Coffinborn, czy Nagelfar, albo Nargarot yy, I Marduk. O, o takie. Szlagierki poleciało. Uh, Gentlemen z pasją. Teraz twoja kolej. Gentlemen z pasją. 15 zł. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. A propos drapaków, to rozumienie zasad gry w moim pokoleniu zero jeden, bo jak tylko poruszam temat Redpila, to oprócz mojego przyjaciela każdemu odpala się syndrom agenta Smitha i obrona oraz teksty kto cię skrzywdza. Wiecie jak odpowiadać na tekst kto cię skrzywdził? A bo czy ktoś cię skrzywdzi, tak dalej? Odpowiadasz: tak, setki kobiet. Przestałem liczyć już po, po 50. czy 60. To chcesz mnie naprawić? I to jest takie, w tym momencie taki beach slap z obrzydzeniem, że ty jesteś ruchaczem i w ogóle, nie? I to jest też takie psychologiczne, nie? I to zaraz do tego wrócę kro i to jest taki bitch slap po prostu w tym momencie, bo wyjeżdżasz jej na ambicje, na jej opiekuńczość i tak dalej, bo ona powie, że ona nie chce, a z drugiej strony, że ty jesteś jakiś ruchacz i w ogóle, że, że z kobieta tyle kobiet miałeś. <noise> to, to je tak wtedy wkurza ten tekst, jak odpowiadasz, że setki przestałem liczyć chyba po siedemdziesiątej. A co, chcesz mnie naprawić, nie? <noise> na shit testy odpowiada się shit testami. Eee, dobra. Karkow, dzięki za dołączenie do wspierających. Witamy w eee, samcach alfa. Eee, bardzo dobrze. Cholera, do niech rośnie w siłę. Ok, eee, następne pytanko. Walery, eee, za chwilkę. Kraja jeszcze. Bitches. dokładnie. Bitches. Ja to tak chcę ja, tak, nie traktować w ogóle jak, jak kobiety, nie? 5 złotych. Rolka ponad norm, zmiany nastrojów, facet 23 lata reszta hormonów w normie testosteron 600 na maksimum 800 gdzie szukać przyczyny, praca siedzaka, 4x silka, tydź, pół roku temu odstawione tabletki na nerwicę lękową. Prolaktyna jest wypadkową, ja to robię na co dzień. Prolaktyna jest wypadkową stresu w organizmie, stresu zarówno psychologicznego, jak i fizjologicznego. Jeżeli prolaktyna się podnosi, to oznacza, że w organizmie coś się zaczyna dziać. Prolaktyna jest tym hormonem, który reguluje ci ciśnienie krwi i ma cię uspokoić. Zarówno po seksie, jak i po orgaźmie. Dostajesz, dochodzisz, masz orgazm, ciśnienie krwi musi spaść. Jak ktoś naruchał się 8 godzin i nie mógł się spuścić, a w końcu się spuścił, to wie, jaki to jest stres. To każdy mężczyzna zdaje sobie sprawę z tego, e, jak bardzo ciśnie krwi zasuwa, i tak dalej. Proaktynę w tym momencie macie uciszyć i wynormować. Jeżeli proaktyna jest podniesiona. A, Konrad, podkreślenie doks. Konrad, zaraz, zaraz do Ciebie wrócę. E, jeżeli proaktyna jest podniesiona, będzie zawsze obniżać testosteron, bo to są antagonistyczne hormony. Eee, nadal są z, przysad z przysadki, yy, są po części trochę, trochę kompetytywne, nie do tych samych receptorów, ale proaktyna jest wynikiem stresu na organizmie albo psychicznego, albo organizmu samego. Więc tu trzeba sprawdzić, co jest grane? Dobra. Eee, Adam, dziękuję za funta. To super Trzecika. Kto to następny? Walery, eee, co sądzę o związku z biseksualną kobietą? Nic nie sądzę. Nie wiąże się z takimi kobietami. Zwarywałeś? Słuchaj. Mężczyzna jest poligamiczny, tak? Nie kobieta. No, kobieta jest monogamiczna. Jak kobieta chce eksperymentować z kobietami, to e, traktują one, ons oneso. Witam, Michał. Witamy w smalcach Alfa. Smalca <śmulce> Alfa rozstał w siłę. Dobra. E, Konrad, kiedy polska wersja Fresh and Fit? E, no, jak, jak Roman zrobi w końcu 50 w łapie? Żeby jakoś na tych live'ach wyglądał, żartuję. O, o, o mnie ten. E, o mnie przewyższa wzrostem o, o prawie 10 cm, bo ma 195. E, zobaczymy. Nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne, bo wiesz, tak szczerze, e, Myron i cała reszta przy w, w walkach z Destiny się bardzo często ośmieszali. A e, jeszcze ktoś z był i tego akcje z e, Kukoldingiem. E, Wszyscy ludzie, których ja znam z Redfieldu, cenią sobie swoją prywatność. I mają normalne życie, i nie mają parcia na szkło. Ja też nie mam takiego parcia, i nie wiem w ogóle, czy robienie Fresh and Fit ma sens. To było już. I, i wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Okej, okay, fajnie ten pelaski jechać bardzo prostymi tekstami: Typu, że kosztujesz tyle co Rolos żabki na OnlyFansie, twoja wartość jest 13,99, nie szukaj sobie wartościowego faceta, bo ci na niego nie stać. To jest proste, nie? Ale. Ale. Hamstwo jest pożądane w odpowiednich momentach, nie cały czas. Damian Bagiński, co sądzisz o kanale Szarpanki z życiem? Ma no, oglądam czasami.

To musi być jakaś pasta, bary w krzaków. Dziękuję za 5 zł. Na pewno jest to jakaś pasta, która ma na celu wyśmianie mnie. Gdzie? Ja nie jestem żadnym autorytetem. Nie traktować mnie jak żadnym autorytetem. Edart, 50 zł na superczacie. Eee, panie Pawle, Pawle, żaden pan. Eee, oglądam ciebie od czasów strzykawek. <laughs> Szanuję za wiedzę. Nikuję. Może na starość fajnie, że otworzyłeś te drzwi, a teraz otwierasz bardziej potrzebne dla facetów pis. To potrzebny kanał na YouTubie. Simon, czekaj, do Edarta najpierw. Bardzo dziękuję za Twoje zdanie. Mówię... Każdy z nas przechodzi jakąś ewolucję, i jakbym ja siebie przesłuchał sprzed siedmiu lat, to bym chyba pojechał do Anglii i dał sobie w ryj, żeby uspokoić się i, i żeby się trochę opanować. Bo to, co widzicie teraz, to, to nie jest kwestia tego, kim ja jestem cały czas od urodzenia, bo każdy dochodzi do ewolucji. Ja też kiedyś byłem emocjonalny, agresywnie czasami reagowałem i tak dalej, zbyt impulsywnie. Ale każdy musi do tego dojrzeć. Testosteron. W moim przypadku na przykład spowodował ciszę, spokój, neutralność, a wręcz otępienie na emocje. Jak będziecie rozmawiać z kimś, kto stosuje sterydy przez bardzo długi, długi czas, bo ja mam background z kulturystyki i nigdy się z tym nie kryłem, że używałem sterydu, może nie wyglądałem fenomenalnie, nie, nie byłem Mister Olympia i tak dalej, ale byłem potężny. No, w, w, naprawdę byłem wielkim chłopem. I też wyniki siłowe miałem całkiem dobre. W 190 na kratę wycisnąłem, 260 na przysiad i 240 w ciągu, bo ciągi to byłem totalna dupa. W każdym razie, stereotypy powodują to, że człowiek e, obojętnieje, staje się neutralny, nie jest podatny na emocje, nic go nie rusza, ale też nie cieszy się jakoś, tak specjalnie ani nie złości, ani nie smuci. Przyjmuje wszystko stoicko, ze spokojem. Nie reaguje agresją, nie reaguje płaczem. To jest jedna z dobrych stron sterydów. Zależy, kto na to patrzy. Adam. Dzięki za piątkę. Pozdrawiam panów z UK. Siemka, mam pytanie odnośnie związków z Azjatkami, czy to z Chin, Japonii, czy Korei i innych krajów. Co sądzisz o tego typu związkach? Słuchaj, nie mam pojęcia na temat Korei czy, czy Chin na przykład. Ale jeżeli chodzi o Japonię, to Ganshin, 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 geishin, nie pamiętam jak to się nazywało, łowcy białych mężczyzn. Słuchaj, Japonia jest na skraju upadku, jeżeli chodzi o demografię, jeżeli chodzi o ekonomię. Więc zobacz sobie, nie traktuj tych kobiet jako jakiś wyznacznik tradycjonalizmu. One są tradycyjne z wyglądu, bo kultura im tak każe. Z zachowania i tak dalej ale tam w tym momencie e, doszło do e, hikimori, mężczyźni, którzy siedzą w domach, nie uprawiają seksu, e, carnivores, mężczyźni, którzy uznawani są, znaczy ten herbivores, mężczyźni roślinożerni. E, Poczytaj sobie o kulturze japońskiej i o tym, co się w tym momencie tam dzieje. Tam nie ma stricte feminizmu, to się tak nie nazywa, ale to właśnie tak wygląda. To jest jeden z pierwszych krajów, który upadnie, jeżeli chodzi o demografię. Nie? Rozwój technologii, emancypacji kobiet i tak dalej. Tam jeszcze jest specyficzna kultura postrzegania kobiet i trzymania ich w ryzach. Oni mają dziwne podejście do niektórych spraw. Uh, Grand Connection, uh, rapu, nie wiem co to jest. Uh, coś mi to świta, ale, ale nie, nie kojarzę. Uh, Gadzin, tak, do, Joe, dokładnie. Gadzin, uh, Godziny, no, godzille. Chyba nawet z tego, z tego coś było związane. Uh, dobra, następne. Uh, Rodopar. Jeszcze raz. Tak, uważam, że. Znaczy, nie wiem, czy mogę nazywać siebie stoikiem, ale uważam, że jest to jeden z najlepszych punktów widzenia. Odpowiednie reakcje w odpowiednim czasie, przemyślenia, nienadmiernego emocjonowania się. Na przykład, ja osobiście, osobiście się odniosę. Ja bardzo lubię Karimera. Bardzo lubię oglądać jego streamę. Lubię jego osobę, ale na przykład nie pasuje mi to, że bardzo często emocjonalnie się odnosi albo reaguje. Mi ktoś pociśnie w komentarzu, zwyzywa mnie od takich czy srakich, ja się tym nie przejmę, to jest tylko komentarz. Ja się tego nauczyłem. Ja się nauczyłem, że słowa nie potrafią ranić. Słowa to są tylko słowa. Czyjeś. Nie ma sensu się w ogóle tym przejmować. Jeżeli ktoś was obraża w innym języku, czy się tym przejmujecie? Robi wam to coś? Nie. Są tylko słowa. Tak samo zawsze mówiłem, jeżeli byłaby sytuacja, że ktoś by twoją dziewczynę obrażał na ulicy na przykład i ona by odwróciła się i powiedziała misiu, wpierdolmu", mu, ja bym się odwrócił i powiedział, kochanie, weź sobie taksówkę do domu i wracaj. Dlaczego ja mam walczyć za słowa? Dlaczego wam ma coś obchodzić, jak owce buczą? Pff, serio? Jak podejdzie, jak podniesie rękę, to tak, ale... A za słowa? Nie ma sensu. Zupełnie nie ma sensu. W dzisiejszych czasach jest pełno kamer, eee, walniesz kogoś niefortunnie, upadnie głową na krawężnik, ewentualnie ugryże, ugryzie go, tak jak w pewnym filmie z X, American History X i idziesz do więzienia. Nie ma, nie ma zupełnie sensu robienia takich rzeczy. Eee, Warski, eee, dzięki za bycie na streamie. Eee, toxic Masculinity Guru, pamiętajmy, Stay toxic, bo toxic masculinity nie istnieje. No, eee, Także, tak jak widzisz, e, moim zdaniem stoicyzm jest rozwiązanie dla mężczyzn, jest rozwiązanie dla wszystkich inteligentnych mężczyzn w dzisiejszych czasach, e, w połączeniu go z racjonalizmem, e, w połączeniu go z akceleracjonizmem. Let's fucking go! Po prostu niektórzy ludzie chcą patrzeć, jak ten świat płonie. I tyle. Jest to trzecia droga, tak jak mówię. Eee, dobra. Eee, słuchajcie. Eee, Nikola, Paweł, Roman, Rolo i tak dalej wymieniali nieraz co może być takimi cechami. Ci goście nie mieli nic z tego i po prostu chcę zrozumieć. Kuba Libera, co ty tutaj pisałeś? Bo... Spróbuję eee, znaleźć. Czekaj. A, ty rozmawiasz z kimś, a ja... Um, nie mogę znaleźć twojego pytania, bo widzę, że tutaj z kimś tu rozmawiasz. Um, czekaj, o, Nikola. Um, kobieta jest w relacji z tym gościem, który ją pociąga seksualnie, emocjonalnie, mają wokół mega spoko gości, a według twoich standardów a nie ich. Dobra, słuchajcie, to jest jakaś tam dłuższa rozmowa, ja nie mam pojęcia o co tu chodzi, um, dobra. Eee, samiec Alfa, eee, Smalec Alfa, słuchajcie, to chyba zmienię po prostu. Wydaje się, to czasopismo o smalcu Alfa, potem wam pokażę. Eee, samiec Alfa, Michał Pawlaczek. Eee, Pawle, wiem, że Karioner oburzyłby się, ale nie wydaje ci się, że jego postawa jest. Eee, jego postawa jest już bliższa czarnej pigułki. Wiesz, co? Jakiś czas temu miałem taką sytuację, że. Miałem pewnego pana z czarnej pigułki, który mnie bardzo nie lubił. I regularnie mnie wyzywał od Cweli. Non-stop non na każdym materiale wyzywał mnie od Cweli od przemocowców redpilowych sterydziarzy bijących innych ludzi i tak dalej i tam wymyślali takie rzeczy niestworzone na mój temat, że ja podobno w więzieniu siedziałem za jakieś morderstwo nie wiem, tam mnóstwo takich było ciekawych sytuacji, które ja lubiłem to czytać i siedziałem na tym kanale i tak sobie obserwowałem i był live i na tym live znowu zaczęli mnie tam smarować pan, dzięki za, za piątkę e, dolców, no, no, Nowy Jork e, zaraz ci odpowiem Eee, w każdym razie te osmarowali, mnie smarowali i posiedziałem sobie na ich live. Y. I na live y mieli dostęp do Discorda. Pokazali go, gdzie jest, ja wszedłem sobie na tego Discorda. I tak po dwóch godzinach słuchania tego live'a eee, odzywałem się, powiedziałem, słuchajcie, znaczy ja się chyba przedstawiać nie muszę, ty Feniks doskonale wiesz, kim ja jestem. Zapadła cisza. I powiedziałem, Pięknie tu rozmawiacie, ale nie zaoferowaliście żadnych rozwiązań. Nie macie nic do zaoferowania. I zaczęliśmy dyskutować normalnie. Powiedziałem, że ja nie będę z tobą rozmawiać, dopóki mnie nie przeprosisz za nazywanie mnie tak i tak. Przeprosił na live. Więc mimo tego, że Red Pill i, i, i Black Pill nie rozumieją siebie, albo zawsze będą jakieś zgrzyty, bo to jest, bo Black Pill jest deterministyczny. Zawsze można znaleźć jakiś punkt dialogu. Zaczepny. Nie zawsze musimy się ze sobą zgadzać. A jeżeli Carrioner, na przykład, uwa uważasz, Twoim zdaniem, że skręca w Blackpill? W Redpillu też jest trochę Blackpillu. Też jest determinizm. My też mówimy, że. Kobiety są selektywne ze względu na wzrost, który przekłada się na postrzeganie lepszej genetyki. Szerokość barków w stosunku do talii jest postrzegana jako lepszy materiał genetyczny. Kobieta tak funkcjonuje, ona tego nie rozumie albo to rozumie eee, i tak po prostu jest. Słyszę, że Blackbeard dorabia, że jak tego nie masz, to zapomnij. No tak nie jest. Nawet ja mówię, że w statystyce, jeżeli 70% szansy ten samochód ma na to, że ulegnie wypadkowi, to jest 30% szansy w społeczeństwie, że tak się nie stanie. Spróbuj, oceń, zobacz po faktach, a nie po słowach. Okej. Okay. Eee... Pank, gdzie widzisz granicę w retpril pomiędzy racjonalnością a bańką informacyjną plus polecam lekturę błędów poznawczych i jak bardzo jesteśmy na to podatni? E, zgadzam się, jesteśmy bardzo podatni na błędy poznawcze i tkwieniu w błędach konfirmacyjnych przede wszystkim, nie? E, To jest natura ludzka, niestety, że człowiek chce mieć zawsze rację. E, gdzie jest e, granica w retwie między racjonalnością a bańką informacyjną? Słuchaj, najważniejsze założenie jest to, że wszystko o czym mówimy, jest oparte na psychologii. Psychologia nie jest nauką, którą można udowodnić, jest zbiorem koncepcji i teorii. To nie jest jeden do jednego, że tak się stanie. Mamy pewne prawdopodobieństwa i, i pewne powtarzalności, które mają miejsce, obserwujemy je na przestrzeni dziejów, na przykład, z jakiego powodu ewoluowaliśmy. Kobiety przez hipargami i selektywność stworzyły. To, gdzie jesteśmy, tutaj w tym momencie, wybierały sobie najlepszych samców. Tego nie da się odwzorować jeden do jednego. W założeniu, że wszystko, co jest oparte na psychologii, jest prawdziwe, to nikt nie ma racji. <grym> nikt nie ma racji. Dlatego nie mam tej książki przy sobie, bo zaniosłem ją do sypialni yy, na półeczkę. Kupię sobie książkę Czas Gentlemanów. Przypomnę sobie tylko autora, żeby go tutaj dać kredyt. Czas czy Czyje to było? E, Łukasza Kierbana. E, Łukasz Kierban generalnie miał kiedyś kanał, chyba go zamknął. E, miał książkę e, o zasadach dżentelmeńskich itd. Tak I tam miał bardzo fajny e, jeden cytat. E, jed, jed, jedno zdanie miał, które sobie zacytuję w tym momencie. Wybieraj sobie z autorytetów to, co jest dla ciebie najważniejsze i odrzucaj to, co uważasz, że jest najgorsze. Jeżeli ktoś ma autorytet, na przykład Andrew Tate, czysto hipotetycznie, wybaczcie, jeżeli dla kogoś autorytetem jest Andrew Tate, to błagam cię, nie bierz sobie do serca jego rad na temat porostu włosów, albo jak sobie radzić z włosieniem, bo nie jest on dobrym człowiekiem do tego, żeby takie rady udzielać. Albo na temat tego, czy zdrowsza jest woda gazowana, czy nie gazowana, czy bogaci ludzie jedzą sushi, czy nie. Ale jeżeli chodzi o robienie, chodzi o robienie pieniędzy na przykład, spoko. Możesz, yy, możesz spróbować. Has university. Dzięki Pięknie, za deszkę. zaraz się do tego odniosę. Eee, jeżeli chodzi o robienie hajstów, na przykład, jeżeli chodzisz do Real World czy Hustlers University, mój brat był w tym i kupił swój pierwszy samochód za pieniądze z tego, właśnie, więc realnie wiem, że coś z tego zyskał. Pewnie jest to jakiś MLM. Pewnie chodzi o rozsyłanie informacji i tak dalej, albo kopiowanie treści na YouTubie w salach podwójnej monetyzacji i tak dalej. Ale coś z tego na pewno można wynieść, więc tak jak Kielban pisze, wybieraj sobie z autorytetów to, co ci się najbardziej opłaca, a odrzutaj to, co jest najgorsze. Okej, okay. eee, dobra, o co tu się kłócicie? Słyszałeś o ewali, ostre uszkodzenie płuc wywołane e-papierosami. Please wypowiedz się, stary. Wszyscy na coś umrzemy. Weź mi, daj spokój. Co, o co wy się spinacie tak z tymi epetami? Wszyscy jesteście okazami zdrowia? Badacie się? Prostata sprawdzona? No, to dawać mi tu morfologię, cwaniaki. Każdy na coś umrze. Dajcie spokój. Okej. Okay. Eee, Libera, Kuba. Okej, okay, zadałeś pytanko. Eee, czemu kobiety wbrew... W, eee, tu leci, leci, leci. Czemu kobiety wbrew prawdzie redpila zamiast być brać najlepszych mężczyzn, wygląd kasy zwyczajnie biorą totalne przeciwieństwo jakichś mikro bez groszy przy dupie? Ale to generalizujesz, grubo generalizujesz. Słuchaj, jeżeli kobiety biorą sobie yy, wygląd kasy status, każda kobieta coś widzi w danym mężczyźnie. Mówi się, że odbiciem twojego partnera jest twój ojciec, więc Każda kobieta ma jakiś stereotyp i schemat mężczyzny, do którego będzie dążyć. To, to, jest, to jest kwestia wychowania, to jest kwestia teorii przywiązania. Nie możesz, roz, nie możesz rozbijać ludzi na, na pogląd tylko i wyłącznie Redpilowy. Redpil mówi, że generalnie tak kobiety robią. Twoim zdaniem to jest gołodupiec bez kasy. Ale on może mieć takiego szlonga, że aż jej do samego gardła dochodzi. Dobra. A czemu nie pijesz eee, alkoholu? Alkoholu nie piję, bo nie chcę. Stwierdziłem dwa lata temu, że nie będę pić alkoholu, eee, bo nie i tak już. Ok. Eee, mm -hmm. Z drugiej strony, po co przyspieszać? paląc F.A.E. Przed chwilą powiedziałem o akceleracjonizmie, tak? No to przyspieszamy do końca. Słuchajcie, jak dostanę raka płuc, to następne, na 100% nie będziecie mi odwiedzać w szpitalu, więc nie święcić mi tutaj autorytetami i nie dbać o moje dobro, bo bo Załapał się Pan. Ostatnie pytanie. Dobry wieczór. Ja mam właśnie pytanie o ten aktywizm i o głos do Pani Agnieszki Holland. Bardzo cenię Pani filmy, ale jedna Pani wypowiedź budzi mój głęboki sprzeciw. Zacytuję sprzed kilku lat. Mam prosty pomysł, by na trzy kadencje zawiesić prawa wyborcze mężczyzn. Tylko czynne. Nie będą mogli głosować, ale będą mogli być wybierani. I chciałbym zapytać, jako założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, jak możemy Pani jako artystce, komentatorce, działaczce jednak deklarującej się jako demokratyczna, Pani zaufać, jeśli głosi Pani w sumie pogląd taki sam jak Korwin-Mikke, że jednej płci trzeba zabrać prawa wyborcze. To jest tak jakby oczekiwać od dziewczyn, że zagłosują na Konfederację. Dziękuję. No wie Pan, to bardzo był kontrowersyjny pomysł, zgadzam się, ale jakże inspirujący. Przy, przy czym nie jest to tak, żebym chciała Wam to, koledzy, odebrać na wieczność albo na stulecia czy tysiąclecia, jak to się stało z prawami wyborczymi kobiet. W końcu mamy je bardzo niedawno. Na 12 lat, na trzy kadencje. Myślę, że mamy większe problemy w tym momencie niż moje palenie papierosów. Mamy w tym momencie problem kobiety, która, e, haha, która wiecie cała tam odpowiednie koneksje historyczna, ha, 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 Nie powiem tutaj wprost. E, każdy wie o co chodzi. E, wypowiada się o tym, że kobiety od bardzo niedawno mają prawa wyborcze. Wszyscy mówią od 1918 prawa wyborcze, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Mirasz, dziękuję za dyszkę. W, o większym źle wypowiedziałem się na samym początku tego, tego streama: chodzi o akceleracjonizm. Dowiesz się przewijając streama do samego początku, albo oglądając go jeszcze raz, bo wszystko będzie zapisane. I, i mamy w tym momencie większe problemy, gdzie właśnie socjalizm i marksizm w postaci feminizmu. Twierdoli takie głupoty, jak to, że kobiety nie mają praw wyborczych. Nikt nie miał w Polsce praw wyborczych. Żaden chłop zwykły, pańszczyźniany nie miał praw wyborczych do 1918. I, i, i tutaj trzeba to ukrócić, bo specyficzne grupy chcą uzyskiwać korzyści, zabierając korzyści innym grupom. I na tym właśnie polega feminizm. Moje papierosy to nie są <taki> takie bardzo poważne. Eee, Okej. Okay. Co tam ciekawego? Eee, podbijam pytanie. Co sądzisz o modelach matematycznych twierdzących, że nielimitowany kapitalizm zawsze ostatecznie przeistacza się w feudalizm? Czy to zagraża akceleracjonizmowi? Nie znam tego modelu matematy matematycznego. No musiałbym się to kształcić, wiesz? Okej. Okay. Mm -hmm. Co sądzisz o braciach ninja? nie mam pojęcia kto to jest, Sorki? A, well fuck, a bo jesteś nowym subskrybentem, z tego co widzę. czekaj. Jak to jest twoje zdanie z Puła? Dlaczego jesteś przeciwnikiem? Jaka jest alternatywa? I jakie jest miejsce Puła w kontekście akceleracjonizmu, o którym dzisiaj mówisz? Ja nie powiedziałem, że jestem przeciwnikiem Puła. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Ej, czekaj. O, nie da. Dobra. Mój ten, ee, mój az w rękawie, chodzi mi tutaj, miałczy. Ja nigdy nie powiedziałem, że ja jestem wrogiem Puła, albo że jestem przeciwnikiem. Na przykład, Puła to jest bardzo fajne narzędzie, służące do poznawania siebie, przeżywania przygody, wiecie, eksplorowanie możliwości. Puła jest świetnym narzędziem do tego, żeby umieć rozmawiać z kobietami i nauczyć się wśród nich przebywać. To jest bardzo dobra rzecz. Tylko, że im więcej y, działasz y, w kwestii puła i im więcej robisz automatyki w tych zachowaniach, tym to z czasem przychodzi taki moment, w którym stwierdzasz, że robię to samo, chodzę do tych samych restauracji, odkładam płaszcz w to samo miejsce, mam ten sam stolik w taki sam sposób, chwytam ją za kolano. W taki sam sposób zdejmuje stajniki, tylko różnią się imionami i figurami. I stwierdzasz, że nic dalej nie ma. I to jest zagrożenie dla pułasów właśnie. Bo jak poznajesz świat i stwierdzasz, że to wszystko jest takie samo i to wszystko działa w ten sam sposób, że ona nie jest taka jak wszystkie, ona jest zupełnie inna, tylko właśnie jest taka jak wszystkie i to działa w ten sam sposób, w ten sam schematem, to puła jest grubym zagrożeniem, bo dużo facetów posłało na sznur, właśnie. Kiedy wiesz, liczniki podchodziły do 100, do 200, władze tym jeszcze nie chciało po prostu po, po czasie spotykać z kobietami i poszli w miktał. albo na pętle. Eee, kota mam, tak, prosekko. Eee. Mizogin, gdzie jesteś? Co ci przedstawisz? Nie eee, Gdzieś po raz. No, prostego nie bo nie piję, niestety. Okej. Okay. Nie ma potrzeby zabierać praw wyborczych komukolwiek, bo frekwencja w Polsce i tak jest niska, jeszcze dużo wody wiśle upłynie, zanim zrozumiemy, że głosowanie jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Dzięki, Beata, za, za komentarz, ale ci powiem szczerze, jakkolwiek to hamsko brzmi, ja jestem zwolennikiem innego systemu. Na pewno demokratycznego. Ja już się wypowiedziałem, co ja sądzę na temat praw wyborczych kobiet. Eee, kobiety, mężczyźni też. Ja chcę, tak jak, jak najbardziej, ale, my, ale kobiety głównie na naturze są niezdecydowane. 67 niezdecydowanych wyborców to są kobiety. One dają on głos przeciwko komuś. Mężczyźni będą tak samo robić. Nikt nie czyta programu wyborczych. Generalnie przed głosowaniem na partii powinien być jakiś taki test yy, wyboru po prostu, nie? Czy przeczytałeś program partii? Tak. E, czy to prawda, że ta partia powiedziała coś takiego? Tak, nie. E, a coś takiego? Tak, nie. Dwa pytania oblane. Nie masz praw wyborczych, Elonara. I tyle. No. Już. Na pewno by się znalazł ktoś, co by to obszedł, nie? Ale no, od razu byśmy zrobili sobie fajną selekcję. Dobra. Mizogin. E, no hej. E, cześć. Co chciałeś? Marysz mówi do mnie. E, a, kot Mizogin. Tak, tak, tak. No. Mizogin. Mizogin, gdzie jesteś? O co? Jak jesteś w Rzymie, to mówisz jak Rzymianie, tak? to Robisz jak Rzymianie. Dobra. Czy programowanie. E, Katarzyna, e, czy programowanie dziewczynek w stronę Tradwajfu e, może przywrócić normalność? Nie. My, my mamy kryzys w tym momencie. Zaraz, zaraz się odniosę do, do, do tych typów. Pingwin, e, Zeus, Pus, Zaraz się do was odniosę. E, Kasia, słuchaj, programowanie dziewczyn na Tradwife nie ma zupełnie sensu ani racji bytu. Trzeba zacząć programować mężczyzn na Mizoginie. Bo to jest interesujące. Bo to jest pociągające. Trzeba programować mężczyzn na patriarchat. Na to, żeby byli mężczyznami. Nie, żeby sobie farbowali włosy, nosili torebki i feminizowali się. Bo to nie jest pociągające, tak jak media mówią. Trzeba zacząć programować mężczyzn, że gazety yy, opiniotwórcze, tak jak one i cała reszta, to jest okant dupy rozbić. Nie ma być czegoś takiego, że nie ma być automatów z podpaskami w szkołach, że ludzie muszą sobie nauczyć się radzić, że nie będzie podcierania dupy przez całe życie ani systemów socjalnych. Trzeba wywalić socjalizm w 100% i zostawić to tak, jak jest. A słabe czasy wykształcą silnych mężczyzn, a silni mężczyźni. Stworzą, się, stworzą dobre czasy i to tak cały czas jest kobiet nie ps, kobiet nie ma sensu uczyć czegokolwiek o związkach, relacjach i tak dalej wy dziewczyny czujecie to po prostu wy czujecie, czy jest ta chemia czy jest ten magnetyzm, czy dzisiaj w sypialni będzie fajnie, stary, spocony wrócił, klata, pulsuje wyniósł drzewo do kominka dwie tony na przykład zrobi mu obiad i tak dalej, a dzisiaj wieczorem to o, śmigło i w ogóle Sorry za kolokwializm, ale wy to czujecie, wy to widzicie po prostu. I to jest tak jak w gazety mówią, że, a mężczyzna musi porozmawiać z partnerką o seksie. No kurwa, co da rozmowa? Co da rozmowa, jeżeli tu chodzi o hormony i emocje? Mężczyzn trzeba odzwyczaić od feminizacji, i tyle. Okej. Okay. Eee, czy to prawda, co mówią plotki, że zakochałeś się w jakiejś dziewczynie? Lol. Skąd te wlotki są? Ja bym chciał się dowiedzieć. Dobra. Eee, czemu ludzie się nie zmieniają? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Eee, no nie, kochanie, kobiety nigdy nie przyznają się do błędu. Oczywiście, że nie. To jest ich narzędzie ewolucyjne. Racjonalizacja jest najpotężniejszym narzędziem ewolucyjnym w, w, u kobiet, bo nie mają siły fizycznej. Bo jak przyjdzie wroga armia. I, i zgwałci wszystko, co po drodze i zabije facetów, to co ona ma zrobić? Płakać, lamentować? Błagać, żeby jej nie zabijali, czy coś? No nie. Włącza się w tym momencie racjonalizacja. Muszę to zrobić dla siebie, dla swoich dzieci. E, może wtedy mnie nie zabiją. Chęć przetrwania. Tendor befriend. To jest wszystko mechanizm ewolucyjny. I tu nie ma sensu się kłócić o to, czy to jest dobre, czy złe. To po prostu tak jest. To tak wygląda. Ok. Eee, długość pindola ważniejsza niż wzrost yy, twarz yy, pin Dobra, muzyka, coś, coś na grubo tam masz. Okej. Okay. Seks się uprawia, a nie Dokładnie, Beata, tak właśnie jest. Nie ma sensu wpajania mężczyznom jakichkolwiek feminizujących teorii na temat tego, co by partnerka chciała, a może byś też posprzątał i tak dalej. Do kurwy nędzy. Wniosłem tą wielką, jebitną yy, zmywarkę do naczyń, postawiłem ci, żebyś wstawiła z tabletki na przycisk i nie mów mi, że to jest opresja patriarchatu bo zaraz pójdziesz prać w rzece w zimę minus 50 i jeszcze drzewo musisz sobie przynieść do kominka to dopiero kobiety miały ciekawe życie wtedy okej, okay. następne jak często powinien być seks w związku ze starzem pięcioletnim raz dziennie minimum czy ty możesz mieć ten staż pięcioletni z nią, a jeżeli nie ma seksu, to musisz go mieć w skądinąd. Opracanie talerzami. Też zależy. E, mój bot usunął emotkę, nie mam pojęcia dlaczego. E, komuś emotkę wywalił. Potem to naprawię, bardzo przepraszam, muszę zobaczyć dlaczego tak się działo. Dzięki za słowa Alan'Scare. Eee, powracając do tego związku i seksu, ja uważam osobiście, że tak tak często jak chcesz, tak powinienś mieć. I. Sorry, ale kobiety czego oczekują w związku? Stabilizacji, tak? Kobiety otrzymują stabilizacji, oczekują y, wierności, wsparcia, jakiegoś tam kapitału oczywiście, bo ten mężczyzna musi coś wybrać, musi być jakiś decyzyjny i tak dalej. I tego oczekują. Mężczyźni czego oczekują? No, seksu. No umówmy się, seksu i braku problemów. Żeby nie darła mordy. Żeby był spokój. Żeby można było się przytulić, pogadać, czasem pojechać na wycieczkę czy coś na stylu, To wiadomo, ale głównie chodzi o to, żeby y, była dupa... Panowie i panie, to jest biologia, nie oszukujmy się, yy, nie patrzymy w niebo i nie piszemy sobie romantycznych wierszy jak średniowieczni rycerze. Yy, żeby była dupa dla faceta i żeby było czasem ciepłe jedzenie, i żeby się przytuliła na noc, i, 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 i tyle. I, I to serio. Dotyk, dziecko i seks, nic więcej. To jest to realnie takie, są to jest co, coś, co może dać kobieta, czego nie może dać mężczyzna. Żaden facet tak się pogłaska, chyba że jesteś gejem, pogłaska po plecach, to nie odczujesz takiej, takiej satysfakcji jak to, że kobieta, która się przytuli do ciebie, do twoich pleców. To tylko i wyłącznie o to chodzi. A reszta to są konstrukty społeczne, socjalne, kulturowe i tak dalej. Biologia jest biologiem. Więc jeżeli nie ma tego, to zobacz. Ty dajesz jej stabilność, ty dajesz jej normalny związek oparty na wzajemnych relacjach i szacunku, na tym, że można na ciebie polegać, i nie dostajesz seksu. No, kto to gorzej wychodzi? Ha. Nara. Nara. Po prostu nara. tyle. Musisz się szanować, musisz umieć odchodzić. Okej. Okay. Eee, maksymalna różnica wieku między facetem a kobietą. Łukasz, słuchaj, w dzisiejszych czasach to ja się wolał na ten temat nie wypowiadać. Musi legalna musi być, nie? <śm> moja moja probabcia przykład wychodziła za mojego pradziadka. mając 15 lat, a on miał 26. Dzisiaj to feministki, to by ją zamordowały. Ale moja prababcia miała tyle sióstr, tyle dzieci i tyle wnucząt, że ja praktycznie mam pełno rodziny. I nigdy praktycznie sam nie będę. Ja mam mnóstwo rodziny. I to jest to, co Tate mówił. Jedna osoba dała życie tylu setkom albo dziesiątkom innych ludzi. I to jest zajebiste, bo właściwie wszyscy możemy na sobie polegać w jakimś stopniu. I. No to jest, to jest potęga kobiet. Nie to, że ona może sobie zdobyć doktorat. A wiesz... Nie ja wiem, że, e, s, e, Senior menadżerem na przykład, czy tam wiesz, w parytecie dostanie i tak dalej. To w dupie to mam te, w dupie to mam te stanowiska i. Okej. Okay. Małżeństwa nie dają e, rady, myślą ciągle o swoim partnerze. Nie rozumiem, dobra. Widzę kobiety spłynęły na czat. Co, co, coś tu się dzieje, Nikola, Nikola, potwierdzone info, druga strona. Jaka jest e, kwestia telegonii? Prawda czy mit. E, e, czytałem o tym kiedyś właśnie. E, nie jest to potwierdzone naukowo i jest to pewna teoria. Teoretycznie. Chcesz się przywitać? Chodź tu. Chodź tu, gnij tu. Ach. Lorba, morda, cześć, żarło się Tuńczyka. O, ty skurczy byku. Dobra, jeżeli chodzi o telegonie, to teoretycznie jest to mit. Nie potwierdzony nadal, więc yy, nie, nie traktowałbym tego yy, przez spektrum dowodów naukowych. Dobra. Tak, będzie zapis yy, szarpanki Wardenga yy, na drugim. Yy, o, robię konkurencję szarpanki. Bardzo dobrze. Rudy incel, ja ci dam incel. Stary, on jest wykastrowany, a on ma tak wielkie jaja, że jak go brałem z koci kawiarni, to się pytałem, czy mu odrosły, nie? Więc wiesz. Okej. Okay. Rudy mi zaginął. Dobra. No, rude żyją dłużej, nie? Żony tak samo, niestety. Inside joke. Dobra. Tak, stream będzie można później obejrzeć. Słuchajcie, pierwszy stream leciał już dwie godziny. A ja mam, yy, a ja mam do, do, do odpowiedzenia jeszcze na pytanie od widzów, którzy wrzucili hajsę. Trzeba sobie wychować, ma to jakiś sens? Oczywi oczywiście, że ma sens, bo tak jak powiedziałem, mężczyzna w związku prowadzi. Kobiety nie interesuje konstrukcja samochodu. Kobietę interesuje to, jak i kiedy dotrzecie do celu. Droga nie ma znaczenia, cel ma znaczenie. Znaczy, droga ma też znaczenie, bo musi być fajnie, wyboiście i tak dalej, ale jej nie interesuje, jak ty to robisz, dlaczego ty to robisz i tak dalej. Musisz sobie wychować kobietę, bo. W momencie, kiedy zdejmujesz odpowiedzialność z kobiety za podejmowanie jakichkolwiek decyzji i wyborów, które są newralgiczne dla, przez percepcję przyszłości dla niej i nie powodują stresu, że ona musi się przejmować konsekwencjami swoich wyborów, na przykład jeżeli chodzi o fundusz emerytalny, czy wybór ubezpieczenia na samochód, na przykład, czy, czy nie wiem rejestrację lekarza, znajdź to, zrób to. Znajmij z niej tą odpowiedzialność. 5 Kiedy definitywnie trzeba zakończyć związek... Zaraz, zaraz, powoli. Znajdź lekarza, zrób to, ogarnij, wychowaj tą kobietę, że ona ma tylko i wyłącznie na Tobie polegać. Wtedy nie będzie żadnych simpów, którzy, wiesz, oferują swoje usługi, podwożenie do pracy czy coś takiego. Ja wiem, że to jest zgubne, ale też trzymaj krótko za smycz. Nie pozwalaj sobie, żeby nadużywała tego i naucz ją, że. Ty dajesz, ale ty masz otrzymywać. Że to nie jest za darmo. Że ty tego nie robisz bezinteresownie. Ona może na tobie polegać, ale ona ma dawać coś w zamian. To, co daje kobieta. Ty dajesz jako mężczyzna, Więc oczekujesz. Okej, okay, dalsze pytanie. Także jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, że kobietę trzeba sobie wychować. Okej. Okay. Powinien być poziom testosteronu u 20 lat. Eee. Sam testosteron całkowity nie ma jak gdyby takiego ogromnego wpływu. Realnie między tak, moim zdaniem, między 500 a 1000 nie odczujesz żadnych super y, różnic. Największy wpływ to ma ilość receptorów androgenowych, a tego nie jesteś w stanie w żaden sposób sprawdzić. Także. Mm, ucz się prawie sport. Nie chlej, może 20 lat, wzmaksuj, zmaksymalizuj swoją genetykę w tym momencie. Uh, jeżeli nie masz poniżej 450, to nie masz się czym martwić. Ale tam jeszcze dochodzi, dochodzi inna statystyka. Uh, w live masz badania, które warto by było sobie sprawdzić. Jeżeli chcecie, to macie właśnie tam. Uh, Okej. Okay. Czy Gomez wiedział o wymordowaniu magów ognia? Nie ma dowodów, że Gomez wiedział. Next. tych 90 groszy, co zrobić, jak dziewczyny po kilku latach związku, dziewczyna przestała być podniecająca i jedyny seks to jest realizowany z ręką? Zmienić. Zmienić i tyle. Słuchaj. Seksualizm, pociąg fizyczny jest jedną z po podstawowych potrzeb piramidy Maslowa. Jeżeli przestała być pociągająca dla ciebie, to yy, ty uciekasz w masturbację kompulsywną Ty obniżasz swoje wartości Jeżeli dochodzi do seksu, to nie masz pełnego zwodu i erekcji e, Też siada tobie to na psychikę Dzięki Waldek też siada, ci, też siada ci to na psychikę Za chwilę pomyślisz sobie, że możesz nie dać rady Poznasz nową kobietę Znowu będziesz się zastanawiać, czy stanie ci, czy nie Słuchaj, ja, ja przerobię takie rzeczy w klinice codziennie są, są panowie, którzy uciekli w różne rzeczy, w związkach myśleli, że to nie jest związek partnerski, to nie jest związek przyjacielski związek z kobietą. To jest związek oparty na seksualizmie i na biologii, i na funkcjonalności w tym zakresie. To jest to, co mówi Starowicz. Przez COVID staliśmy się sobie bardzo bliskimi przyjaciółmi, a przestaliśmy być kochankami i partnerami. Edart, ale ty sypiesz tą kasą, to jakąś wypłatę dostałaś? Dziękuję ci bardzo, zaraz odpowiem. Eee, także w... warto spróbować go naprawić. Zależy, ko, zależy, kto nawinił. Jeżeli oboje. No możecie spróbować to naprawić, ale jeżeli sypialnia zgasła, żaden związek tego nie ratuje. Żaden związek tego nie potrafi naprawić. Chyba, że kochanki. Kochanka potrafi naprawić sypialnię. Oj, okres demo wraca od razu. Kolega mówił. Nigdy tak nie zrobiłem. To yy, bardzo nie polecam. To jest bardzo niehumanitarne. Yy, yy, Okej, okay, następny. Dzięki za nauki, mistrzu, to ja bardzo dziękuję. Eee, dobrze, i teraz jeszcze Edardzi, który tu sypie hajsem cały czas. Chyba będzie karma dla Mizoginy. Co, Mizogin? Karma będzie? Ja. Eee, Paweł, możesz zwariować? Ha! <grywa> Czy ono uważa cię za Hama, prostaka i homofoba? Nie, ale moja kobieta uważa mnie za Hama. Prostaka nie, bo jestem inteligentny i potrafię się wysłowić, w miarę jestem elokwentny. Znaczy, nie wiem, czy jestem inteligentny. Jestem oczytany, o, może w ten sposób. E, homofoba? Nie, nie jestem homofobem. Jeden z moich najlepszych kumpi jest gejem. E, wypowiedz się. Sorry, ciekawość, ale co? Twoja kobieta może wartościowego przekazać innym kobietom, by żyły w zdrowym związku. E, moja kobieta pewnie teraz już śpi. Więc się jej nie zapytam, ale <coughs> może sama się wypowie. Nie będę jej ciągnąć do internetu, bo ona nawet nie ma konta na Instagramie. Znaczy ma tam, ale nawet nie ma zdjęć, niczego takiego na Facebooku też nie. E, więc mm, raczej nie będę jej angażować w swoje prywatne życie. Tak jak mówię, to jest kwestia moja tylko i tyle. Ale mogę powiedzieć, że mm, jest ze wsi. Z normalnego domu, pełnego, wychowana tradycyjnie, nie odpierdala szop, nie ma cycków w necie, nie wypina dupy, nie kłóci się ze stulejarzami, nikt jej nie pisze dzień dobry i dobranoc, kochanie, księżniczko i tak dalej. Jeżeli nawet ktoś napisze, to ja o tym od razu wiem, bo ona doskonale wie, z kim się spotyka, jakie ja mam poglądy i że jak tylko mnie coś kurwi. W sensie, pospakuje i tyle. Ja nie mam żadnych skrupułów, żeby zakończyć związek i też każdy z facet powinien się tego nauczyć. Okej, okay, słuchajcie. Eee, mamy już dwie godziny streama. Myślę, że jak na pierwszy raz to jest wystarczająco. Nie. Podpowiadaliśmy sobie na kilka pytań, pogadaliśmy sobie, wysłaliście w cholory mi dotacji, Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję i witam też nowych wspierających na kanale. Mam nadzieję, że będziecie się tu się świetnie bawić. Um, I e, to czekaj, to jeszcze znajomy prywatnie się zapytał: Blew Junior, Czy jakiegoś rodzaju dewiacje są rzeczą. Sekundka. Blewi jeszcze. No ale kobieta to tylko do dymania. To jest mu to ma sens. Była akceptowane. Wiesz, jest to realizacja popędu płciowego, nie? Ma sens. Ma sens. Tylko nie angażować się. Ona się zaangażuje. Kobieta się zaangażuje. To jest jak, jak będziesz mieć tylko do dymania, to ona się zaangażuje na 100% stary. A jeszcze jak dobrze dymasz? Oksytocyna, jak wejdzie. To masz dzibane życie, jak trafiłeś na wariatkę, nie? Dobra, jeszcze raz yy, WOJO. WOJ o 13. 10 zł. Czy jakiegoś rodzaju dewiacje są rzeczą naturalną i powinny być zaakceptowane przez drugą osobę, a jeśli tak, to co zrobić, jeśli na początku związku była akceptowane? Czekaj. Jeżeli jakieś rodzaje dewiacji są rzeczą naturalną i powinny być akceptowane przez drugą osobę, a co jeśli to zrobić, jeśli na początku były akceptowane? Czekaj. Nie rozumiem. Jeżeli masz jakieś dewiacje, na przykład BDSM, powiedzmy, nie? To teoretycznie jest dewiacja. No jest, to, jest to ból, zadawanie bólu, czerpanie bólu z przyjemności i tak dalej. To masochizm i w ogóle... Yy. Okej, okay, i jeżeli są naturalne, powiedzmy, akceptujecie to obojętnie, no to jest spoko, tak? A jeśli na początku były akceptowane, a już nie są, no to hello, okres demo się skończył. Czas wykupić pełny, pełnowartościowy produkt, a w pakiecie jestem ja. I co dalej? Nic, a seks tak już był. Nie, 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 to, ha, 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 już, już przyjacielu dostałeś, co chciałeś, wypróbowałeś. Teraz czas na moje żądanie. Okres demo się skończy, przyjacielu. Jak ci odcięła najfajniejsze zabawki w sypialni i musiałeś schować wszystkie pejcze, e, a krzyż nie jest już używany do wiązania. It's over. It's over. Too late. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję nowym wspierającym. Dziękuję subskrybentom. Zostawcie łapki yy, pod filmem. A ja muszę jednemu kutasowi coś zrobić. Zaraz coś wam... Pokażę. Teraz tak. Mamy u Was ogromną prośbę. Naprawdę, bardzo, bardzo Was proszę. Na ten link wejdźcie. I napiszcie mu: Dawaj rudy pizdygu. Napiszcie mu coś w tym stylu. To jest facet, który pomagał mi ustawić tego streama. Mam nadzieję, że wszystko jest fajnie. E, że wszystko, wszystko działa sensownie, żeby y, można było to słuchać, nie było żadnych przebitek, y, lagów, niczego takiego. Będziemy robić to częściej. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za wszystkie dotacje. I jechać ze strzałą. Cisnąć go tam. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam. To jest kanał w ogóle ma tam kanał gamingowy, gra sobie tam w różne rzeczy, ale masz ten... Eee, już ten, już, już mu nas pomowali, że będzie rajd. Eee, możecie sobie zobaczyć fajne streamy, pomaga mi mu wstawić wszystko, jestem mu bardzo wdzięczny. Dobrej nocy, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.